słychać? No to chyba... O, wszystko jest ok. Bardzo, bardzo się cieszę, że chciałyście spędzić to popołudnie podczas wakacji na webinarze w ramach projektu. Spotkamy się na webinarze w ramach projektu Zaprogramuj Przyszłość, który jest organizowany w 9 NUTS-ach. Zorganizowany jest przez Fundację Orange i Mistrzów Kodowania. Wypracujecie w NUTS-ie 56. Także ja nie miałam okazji Was poznać, ale może przy innej okazji będzie taka sposobność. Dzisiaj spotykamy się na webinarze o projektowaniu. O projektowaniu aplikacji, o projektowaniu w ogóle z dziećmi. Mam nadzieję, że zachęcę Was do tego, żeby spróbować. I teraz musimy się chyba też troszkę poznać. Ja nazywam się Mariola Drost. Z wykształcenia jestem bibliotekarką. Przez 6 lat pracowałam w bibliotece w Oświęcimiu. I tam też zaczęła się moja przygoda z programowaniem, choć na początku nie bardzo chciałam. Od 3 lat jestem związana z projektem Mistrzów Kodowania. Dlaczego nie chciałam? Wydawało mi się, że dla bibliotekarki programowanie absolutnie nie, że to nie dla mnie, ale przekonałam się, zostałam niejako wypchnięta na szkolenie dzięki Ani Krawczyk. No i tak mi się spodobało, że ta przygoda i fascynacja trwa do tej pory. Chciałabym Was zapytać, jak u Was wyglądał w ogóle początek przygody z programowaniem? Chciałybyście się podzielić? O, 3. rok pracuję, super. A programowałaś już wcześniej, przed projektem? O, tutaj. Wcześniej nie, ale mam nadzieję, że ta przygoda się rozpoczęła już na dobre i to nie było i nie było tylko 15 spotkań. O, ktoś tu jeszcze pisze, Jola pisze. Anita, o, coś się tutaj dzieje na czacie, fajnie. O, Jola, fantastycznie, pierwszy rok i od razu taka przygoda, super. Klaudia, pracujesz w zerówce, to wiele rzeczy możesz na macie wykorzystać rzeczywiście w swojej grupie. Anita, dziękuję Ci za maila. A program realizowałaś w klasie 2, czyli to nie była Twoja klasa, tak? Niestety nie. A czyli znaczy, że dzieciaki były super. Świetna zabawa w klasie 3. To prawda. A pierwszy z matą. Ale mam nadzieję, że nie ostatni od września. Z pełną werwą i zapałem wrócicie do maty, robotów, aplikacji. Ktoś tu jeszcze pisał. O, Klaudia nawet mówi, że pisze, że wykorzystywała Makey w zerówce i dzieciakom się bardzo podobało. No, nie dziwię się. To zawsze robi wrażenie. Jako, że dzisiaj będziemy rozmawiać o projektowaniu, a z projektowaniem ja wiąże zawsze, że to jest jakieś takie spełnianie marzeń, jakichś naszych wyobrażeń, jakichś takich pragnień trochę. I jako, że jesteśmy w temacie
projektowania w terminie wakacyjnym, chciałabym teraz udostępnić Wam tablicę. Widzicie tablicę? Z mapą świata. Mam nadzieję, że widzicie. I chciałabym Was teraz poprosić o to, żebyście zaznaczyły, gdzie byście chciały pojechać na wakacje, gdyby teraz ktoś do Was przyszedł i powiedział: słuchajcie, możecie pojechać gdziekolwiek, gdzie tylko chcecie. Możecie sobie zaprojektować idealne wakacje. To teraz ja Was pytam, gdzie te wakacje by były? Możecie zaznaczyć na tej tablicy. Jeśli nie, tak widzę. A potraficie, dajecie radę coś na niej zaznaczyć, bo nie wiem, bo wydaje mi się, że to działa, ale nie jestem pewna. Klaudia widzi. No to jak już widzimy, to jest super. Teraz pytanie, czy jesteście w stanie coś na tej tablicy zaznaczyć? Bo ja bym sobie zaznaczyła, o, na zielono, Australię. Dajecie radę coś zaznaczyć, bo nie wiem, czy to działa, czy nie działa. Jola coś pisze. No nic. Nie mogę zaznaczyć. Dobra, to może się umówmy tak, że może nie będziemy zaznaczać, ale mi po prostu napiszecie, gdybyście chciały pojechać, gdybyście miały taką możliwość. Też nie mogę zaznaczyć. Nie widzę tutaj nigdzie udostępniania tej tablicy. Dobra, ale to możecie napisać mi na czacie. Nowy Jork, Anita do Nowego Jorku. Fajnie, pochodzić po Manhattanie. Super. Gdzie jeszcze byście pojechały? No, tylko Nowy Jork, Anita? Wyobraźcie sobie, że przychodzi do Was ktoś, kto Wam daje możliwość pojechania dokądkolwiek chcecie. Japonia, super. Malta, na Malcie byłam, polecam, bardzo fajnie, o każdej porze roku. Francja, Paryż, pięknie, Kanada, zielono. Super. O, Dorota jeszcze pisze. Dubaj, pięknie, ciepło. Bardzo fajne miejsca. I zobaczcie, że tak naprawdę, jeśli planujemy jakieś nasze wakacje marzeń, to zobaczcie, że o ile łatwo nam powiedzieć gdzie, ale zobaczcie, ile z tymi wakacjami wiąże się właśnie takiego projektowania i planowania, jak to ma wyglądać. I o tym sobie troszkę porozmawiamy dzisiaj, o tym planowaniu, o tych inspiracjach, dlaczego na przykład chcecie tam pojechać, ale dlaczego powstają jakieś tam produkty. Na początek rozkład jazdy naszej dzisiejszej. Wygląda następująco. Jako że zaczęłyśmy, chyba nie ma żadnych pan, więc nie ma. Także zaczęłyśmy o 17. Planowany webinar jest na 4 godziny.
Ostatnia godzina to będzie czas na takie rozmowy, podsumowanie, pytania, jeśli będziecie miały. Cały webinar podzieliłam na dwa bloki. Dwa bloki. Pierwszy blok od 17 do około 18:30. I tutaj porozmawiamy sobie właśnie o projektowaniu, marzeniach, o inspiracjach, o tym, co możecie znaleźć w sieci, o jakichś sprawdzonych rzeczach związanych z projektowaniem. Później będzie krótka przerwa, 15 minut. Po tej przerwie spotykamy się na drugiej części, gdzie już będzie projektowanie aplikacji. Projektowanie aplikacji z dzieciakami, jak to zrobić, taki krok po kroku, co jest nam potrzebne, co się przydaje, jakieś wskazówki, takie tipy. Powiem Wam, na co ja bym zwróciła uwagę podczas pierwszych zajęć, jak moje pierwsze zajęcia wyglądały, a wyglądały, przekonacie się jak. I później zrobimy sobie przerwę, i później właśnie będzie ta ostatni moment, ta ostatnia godzina na jakieś podsumowania, pytania. W kwestii też takich spraw organizacyjnych, ja na czacie będę starała się wklejać linki. Linki, o których będę mówiła, które mogą Wam pomóc podczas organizacji takich zajęć, bądź mogą stać się inspiracją do prowadzenia. Więc jeśli otworzyłybyście sobie jakiś tam notatnik bądź jakiś dokument tekstowy i będziecie sobie wtedy mogły na spokojnie kopiować te linki. Ja też na końcu podam swojego maila, więc jeśli coś zaginęło, to zawsze możecie napisać. Dobra, no to zaczynamy. Po co to wszystko? W ogóle po co webinar o projektowaniu aplikacji, o projektowaniu z dziećmi? Też się nad tym zastanawiałam, zanim miałam takie zajęcia z dzieciakami, bo przecież tyle rzeczy fajnych poznałyśmy na szkoleniu, na warsztatach, tyle rzeczy fajnych jest w sieci, tyle inspiracji, tyle materiałów. Ale przychodzi taki moment, kiedy wydaje nam się, że już prawie wszystko wykorzystałyśmy i chcemy coś nowego. I właśnie ten webinar ma być taką inspiracją do tego, by spróbować czegoś nowego. Bo nie wiem, czy projektowałyście kiedyś aplikacje z dzieciakami. Projektowałyście? Myślę, o Dorota pisze. O Jola, nie projektowałyście, ale myślę, że pracę projektową wykorzystujecie z dzieciakami, a dzisiejszy webinar będzie właśnie po to, żeby stworzyć jakieś aplikacje, bo przecież z aplikacji korzystamy na co dzień, dzieciaki również, więc naprawdę warto. Dlaczego też temat projektowania? Zobaczcie, że podczas programowania, zajęć z programowania, proces projektowania to jest element programowania komputerów. Zobaczcie taką fajną definicję z Wikipedii. Programowanie komputerów to jest proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu, żeby wszystko nam działało. Jest dlatego projektowanie. Zobaczcie też, że projektowanie jest obecne w naszym życiu na co dzień. My sobie wiele rzeczy wyobrażamy, jak powinno coś wyglądać, jak powinno coś działać, jakbyśmy coś usprawnili. Projektujemy nasze domy, nasze mieszkania, projektujemy to, jak mamy się ubrać, projektujemy to, jak coś ma wyglądać, więc tak to nas otacza, tak samo jak programowanie też nas otacza, że to nie jest tylko ten świat komputerów, ale programujemy wszystko, piszemy te instrukcje do
do prostych czynności, z programowaniem, z instrukcją spotykamy się, czytając przepis kulinarny. Ja z dzieciakami na początku, jeśli w ogóle wprowadzam termin programowanie, pytam ich, co to jest programowanie. Dzieciaki zazwyczaj pierwsze skojarzenie to jest komputer. Komputer, robot. A ja mówię, a coś jeszcze? I później mówią mi, że to jest pewna, to są pewne czynności, to jest pewne ułatwianie sobie życia, rozwiązywanie. I zobaczcie, że żeby rozwiązać jakiś problem, trzeba pierwsze go przemyśleć i zaprojektować, jak to ma działać, żeby ułatwić nam życie. Na początku też często z dzieciakami robię takie zadanie, gdzie dzieciaki mają rozwiązać pewien problem. Ja udaję osobę, która nie wie na przykład, jak zrobić sobie zdjęcie telefonem. I dzieciaki mają napisać mi program. Program, po prostu taką instrukcję słowną, jak to ma wyglądać. No i dzieciaki piszą to w grupach. Później następuje proces testowania, czy to, co napisały, rzeczywiście jest dobre. Czy to się sprawdza, czy to się udało, czy ja byłam w stanie zrobić sobie to zdjęcie za pomocą ich instrukcji. Czasem się udaje, czasem trzeba poprawić trochę ten program, ale ogólnie jest kupa zabawy i kupa śmiechu, więc naprawdę warto. To, co jest też fajne, to później dzieciaki, mówię im, że słuchajcie, wy właśnie stworzyliście swój pierwszy program. Ale oni mówią, jak to? Ja mówię, i zobaczcie, przeszliście cały proces, jaki przechodzą zawodowi programiści. I oni tak na mnie patrzą i dziwią się, o co mi w ogóle chodzi. A ja mówię, no tak, zobaczcie, że programowanie to nie jest tylko ten kod, ale też myślenie o tym, jak ma być on napisany, ten program. Wymyślanie, czyli to projektowanie, jak mamy rozwiązać. Dopiero później jest to proces tworzenia tego kodu, czyli pisania tej waszej instrukcji, a później następuje proces testowania na mnie, czy to się rzeczywiście udaje. Bardzo, bardzo zachęcam do takiej aktywności. Polecam też mycie zębów. O, Klaudia pisze, że robiła kanapki. Bardzo, to się świetnie sprawdza. Pisały instrukcje, ja robiłam kanapki. Wyszło dopiero po 70 minutach. Tak, to się czasem dzieje. Polecam też mycie zębów. Mycie zębów. Ja kiedyś myłam z dzieciakami. Tylko przygotujcie się na to, że trzeba mieć jakąś folię, żeby się nie ubrudzić. Dzieci były w szoku, jak trudno przekazać szczegółową instrukcję. To prawda, ale to jest świetne uświadomienie dzieciakom, jak ważne jest, by pisać bardzo wyraźnie, szczegółowo. Dopiero wtedy zwracają uwagę na rzeczy, na jakieś drobne czynności, których oni tak naprawdę nie dostrzegają, bo wykonują je mechanicznie. I oni sobie wtedy, dzieci były tak, czy ktoś jeszcze próbował robić coś takiego? Jeśli Anita coś pisała, jeśli nie, to naprawdę, naprawdę polecam, bo proces tego projektowania, tej burzy mózgów, jaką oni robią na początku, jak to zapisać, to naprawdę, naprawdę bardzo dobrze się to obserwuje. Tak jak powiedziałam, proces projektowania to proces takiego wymyślania, spełnienia swoich marzeń, oczekiwań, bo chcemy, żeby to było takie dobre, dobre, użyteczne, ładne, żeby spełniło nasze oczekiwania. I teraz mam dla Was zadanie.
zadanie, które nazywałam sobie plecak. No, dzieciaki chodzą z plecakami codziennie do szkoły. Nam też się zdarza chodzić na przykład z większymi torbami do szkoły czy do pracy. I chciałabym teraz zapytać Was, żebyście mi napisały, jaki byłby dla Was idealny plecak? Jakie on by miał cechy? Jola pisze, że kieszonek setka. Tak, to zgadza się, chociaż czasem w tej setce też by się trudno było odnaleźć. Lepki. Klaudia pisze, że pakowny, wodoodporny i wygodny do noszenia. Dorota nie za duży. Jola na przykład pisze, że plecak duży, kolorowy i pakowny. Czarny i duży. Ja bym jeszcze dodała, oj, Ola jeszcze pisze. Lekki, wygodny, paski i kieszonki. Zobaczcie, że każda z Was na jeden produkt ma inne wyobrażenie. Część chciała, żeby był nie za duży, część, żeby był duży. Jola napisała, że przynajmniej 100 kieszonek, więc myślę, że nie byłby to na pewno mały plecak. Ale część z Was na pewno napisała, że plecak powinien być wygodny. Zobaczcie, że stworzyłyśmy teraz wspólnie jakiś dla nas idealny plecak. Myślę, że nawet dałoby się to pogodzić, że część z Was napisała, że miałby być duży, część, że nie za duży, bo przecież plecak mógłby się dostosowywać do zawartości, jaką mamy. Po prostu był taki elastyczny. Dla mnie to byłby idealny plecak, gdyby można mógł się po prostu kurczyć wtedy, kiedy miałabym mało materiałów i rozszerzać wtedy, kiedy byłoby tych materiałów więcej. I teraz takie projekty są realizowane. Przygotowując się do tego webinaru, znalazłam plecak stworzony przez Ewę Hiller w ramach projektu Maker Woman z Fundacji Orange, która chciała zaprojektować plecak dla kobiet, który będzie się dopasowywał do przenoszonych przedmiotów, czyli takie spełniłby moje oczekiwanie, że byłby chyba elastyczny, że mógłby zmieścić laptopa czy nawet dokumenty w formacie A3. Zobaczcie, że tutaj Ewa Hiller sprecyzowała, że to miałby być plecak dla kobiet. Bo moje pytanie jest teraz takie, czy da się zaprojektować coś dla wszystkich? Czy produkt może być dla wszystkich? Mi wydaje się, że nie. Ale tutaj Jola pisze, Ela, nie. Często w głowie mi, teraz w głowie mi tutaj szumi takie powiedzenie, że jak jest coś do wszystkiego, to jest do niczego. Czyli przy projektowaniu warto zwracać uwagę, dla kogo my to robimy. Zobaczcie, że pytałam Was o te wakacje, o idealne wakacje. Zobaczcie, że każda z Was wymieniła inne miejsce. Nie da się stworzyć jednego miejsca idealnego dla wszystkich. Dlatego część woli za wakacje w górach, część nad morzem, część woli chłodniej, część woli cieplej. Więc warto przy projektowaniu zwracać uwagę na to, by projekt był dostosowany do tej osoby, do tej grupy osób,
dla której chcemy stworzyć daną rzecz. Dlaczego pani Ewa chciała stworzyć plecak dla kobiet? Myślę, że dlatego, że często przenosimy mnóstwo rzeczy, a nasze torebki to czasem nie są najlepszym pomysłem na przenoszenie wszystkich rzeczy. Nie wiem, zawsze wyobrażam sobie nauczycielki jako osoby obładowane torbami, które przynoszą przeróżne rzeczy. Dorota pisze, też uważam, że nie. Myślę, że mamy rację. Jak wszystkie tak mówimy, to chyba tak. Zobaczcie, że tak naprawdę projektowanie to nie jest prosty proces. I teraz chciałabym Was zapytać, że projektant, czyli ta osoba, która sobie coś tam wymyśla, projektuje. Jola pisze, że często nosimy dużo i wiele niepotrzebnych rzeczy. Zgadzam się. Ostatnio gdzieś w filmie usłyszałam stwierdzenie kobiety, która nie nosi w ogóle torebki, że ona nie nosi torebki, bo po co? Bo większość to i tak śmieci, które jej się nie przydadzą w danym momencie, więc nosi tylko portfel i telefon. Coś w tym jest. Ale już lubimy. Ja lubię na pewno. Chciałabym Was zapytać o cechy projektanta, czyli tej osoby, która ma projektować. Jaka ona musi być? Jakie musi mieć cechy? Jakie powinna mieć cechy? Bo niekoniecznie musi je mieć. Odwagę. Odważny, kreatywny, wizjoner, sprytny, Dorota, że dokładna, precyzyjna, Klaudia napisała, że tolerancyjny, Elżbieta, dobry obserwator. To jest ważne, bo projektant musi obserwować, kto czego potrzebuje, na co zwraca uwagę. Dokładna i kreatywna, zobaczcie, że kreatywność się tutaj pojawia, bo żeby wymyślić coś nowego, to on musi mieć pewną wizję, kreatywność, musi wyjść poza pewien szablon. Klaudia, rozwiniesz, dlaczego musi być tolerancyjny? No, Klaudia pisze, zaraz się tutaj dowiemy. O, dlatego, że musi szanować swoją grupę odbiorców, jeśli ma inne przekonania, to prawda. Bardzo fajne spostrzeżenie. Bo tak naprawdę nie wiadomo, kto pojawi się u projektanta, bo to może być też projektant domu i nie będzie sobie przecież wybierał klientów. Dobra. Powiedziałyśmy sobie, jakie cechy powinien mieć projektant. I teraz, ale czy zawsze projektanci spełniają nasze oczekiwania? Część, jeśli tak jak napisałyście, jest dobrymi obserwatorami, jest kreatywna, wizjonerska, sprytna, potrafi stworzyć projekty, które odpowiadają na ludzkie potrzeby. I teraz zobaczcie, znalazłam po wpisaniu w wyszukiwarkę najlepiej zaprojektowane przedmioty. Jest taka nagroda międzynarodowa przyznawana. Znalazłam to. Zobaczcie, że to jest pudełko na frytki, ale co mi się w tym projekcie najbardiej spodobało, jest to, że ma ten pojemnik na ketchup. Zawsze jak jestem w jakichś miejscach, gdzie ludzie zamawiają takie dania, zawsze dostają osobno ketchup.
i później nie wiedzą, co z tym za bardzo robić. Ten pojemnik uważam, że jest genialny, dlatego sobie tutaj pozwoliłam go zamieścić. Dorota pisze. Ciekawe, czy pojawią się kiedyś w sprzedaży takie świetne pomysły. No właśnie, ja uważam, że to jest genialne. W jednym miejscu wszystko. Nie trzeba tutaj mieć jakichś takich dodatkowych, czy dodatkowej pary rąk, żeby ktoś otworzył ten ketchup, czy trzymał. Więc jest wiele fajnych rzeczy, ale to wynik, ten projekt jest wynikiem obserwacji, że rzeczywiście ludzie nie wiedzą, co zrobić z tym osobną torebeczką z ketchupem, że później to nie wiadomo, jak to zjeść, co z tym torebeczką później zrobić. Więc mi się ten projekt bardzo podobał. Kolejny projekt, który mi się bardzo mnie w ogóle zaciekawił, to też jest projekt w ramach tego projektu Maker Woman, o którym wspominałam. Jest to projekt regulator oddechu. Dziewczyna nazywała go oddychacz i projekt polega na tym, że pomaga osobom, które są w stresie, złapać oddech, wyrównać swój oddech. Także uważam to dla osób, które rzeczywiście się stresują i tego potrzebują, które wpadają w panikę, za świetny projekt społeczny. I zobaczcie też, że te oddychacze bardzo ładnie wyglądają. One są stworzone z takiego przyjemnego materiału, który trzymamy w dłoni i za pomocą aplikacji ustawiamy tempo oddechu i trzymając w dłoni, my czujemy, jak to coś oddycha. I my musimy oddychać tak samo. Więc to uważałam, że to jest piękny, piękny projekt. Mam nadzieję, że będzie rozwijany. Wklejam Wam tutaj linka do wszystkich projektów stworzonych w ramach Maker Woman. Bardzo fajne rzeczy, warto sobie pooglądać. Ciekawe rozwiązania. Też powstały różne klocki, lampy, meble kapsułkowe, więc naprawdę warto poznać. Same widzicie, że to są projekty udane. Udane, bo spełniają jakieś oczekiwania. Są odpowiedzią, ale czy tak zawsze jest? Czy projektanci zawsze spełniają oczekiwania? Czy ich projekty zawsze są super? Czasem niekoniecznie. Zobaczcie na ten stół. Co z tym stołem jest nie tak? Czy wszystko z tym stołem się zgadza? Czy wszystko jest z nim w porządku? Dziewczyny piszą. Jola z Dorotą. Zobaczymy, czy zwróciły na. Dla dwóch osób jest ok. Tak. Raczej imprezy przy nim obiadu rodzinnego nie zjemy. Wygląda jak huśtawka. Właśnie, Ela. To jest stół, gdzie rzeczywiście dwie osoby muszą stale siedzieć, żeby móc zjeść w spokoju obiad, bo to jest huśtawka taką, jaką spotykamy na placu zabaw. Więc to nie jest stół dla jednej osoby, bo nie byłaby w stanie zjeść przy nim posiłku. To też jest projekt roweru. Zobaczcie. Jako że jeżdżę na rowerze,
Nie wyobrażam sobie pokonania 50 kilometrów na rowerze, który sama musiałabym dźwigać na swoich ramionach. Te dwa projekty są wynikiem prac artystki Kateriny Campari, która postanowiła udowodnić, że można zaprojektować rzeczy codziennego użytku w sposób nieużytkowy. Tak? Czyli przy tym stole tak naprawdę nie jesteśmy w stanie spokojnie zjeść posiłku. Na tym rowerze nie jesteśmy w stanie dojechać do pracy, chyba że jesteśmy bardzo zdesperowani. Czasem też projekty niekoniecznie spełniają oczekiwania i nie przyjmują się. Zobaczcie, że tutaj jest to projekt, który miał za zadanie wciskać klawisze Ctrl, Alt i Delete równocześnie, bo nie trzeba wtedy używać dwóch dłoni, tylko tego urządzenia. I to urządzenie jeszcze było o tyle sprytne, że można było regulować, gdzie znajdują się te przyciski, bo zobaczcie, że na wielu klawiaturach znajdują się w różnej odległości. Więc z tymi projektami jest tak, że jedne spełniają oczekiwania, są piękne, przemyślane, widzimy w nich pewną wizję, ideę, kreatywność. Część z nich, czasem projekty potrafią być stworzone tylko dla idei, niekoniecznie użytkowe. Nie dla zwykłego użytkownika można to podziwiać, ale niekoniecznie używać. Zobaczcie, że takich projektów, które nie trafiają, jest całe mnóstwo. Nawet wchodząc do budynków, widzimy pewne niedociągnięcia, jeśli chodzi o projektowanie, więc projektanci mają ciężką pracę, żeby to wszystko wyglądało i było bardzo użyteczne. No i teraz czas na dzieciaki, bo rozmawiałyśmy do tej pory o dorosłych projektantach. Dlaczego dzieciaki są dobrymi projektantami? Klaudia pisze. Bo nie boją się próbować nowych rozwiązań, nie boją się wymyślać, dokładnie. Nie są ustawione na pewne schematy, to prawda. Są spontaniczne, pomysłowe i odważne. I zobaczcie, że tak naprawdę wymieniłyśmy cechy dobrego projektanta. Dzieci mają świetne pomysły. Właśnie te świetne pomysły i ich kreatywność, odwagę warto doceniać i nagradzać. Bo zobaczcie, że jeśli przypomnimy sobie dzieciństwo, to co ja pamiętam, to lubiłam cały czas coś budować i wymyślać. Jakieś budynki z klocków, jakieś miasta, budować narracje wokół tego. Więc dzieciaki mają po prostu taki naturalny dar, by to robić. I podczas jednych zajęć każdy widzi co? Dzieci mają świetne pomysły. Tak, Bożena. Co widzicie? Jeśli nie, o, Jola pisze. Dwa termosy, dokładnie, Jola. To są dwa termosy. Podczas jednych zajęć z dzieciakami
postawiłam im też taki termos. Termos, one od razu powiedziały, że to jest termos, że one wiedzą, co to jest. Ale ja zapytałam ich o inną, inaczej, co by, do czego jeszcze by wykorzystały ten termos, bądź taki pojemnik. Czym mógłby być jeszcze ten termos? I wiecie, co dzieciaki wymyśliły? Robiła to też jedna z nauczycielek podczas swoich zajęć i dzieciaki wymyśliły, że ten termos to może też być taka mini pralka na skarpetki. Że to może być też pewien mieszacz różnych rzeczy. Że to może być pojemnik na kredki i narzędzia, dzięki czemu one się nigdy nie stłuką, nie zepsują, bo będą ładnie obudowane. Dzieciaki wiele rzeczy fajnych wymyśliły, ja już wszystkich rzeczy nie pamiętam, ale zapamiętałam najbardziej tą pralkę dla skarpetek. Później mówiłam, że no ale trochę za małe będzie. A one mówią, ale można przecież prać pojedynczo, albo można mieć po prostu dla małych osób z małymi stópkami są mniejsze skarpetki, więc da się wejść, wziąć, włożyć tam całą parę po prostu skarpetek. Dlatego od razu powiedzieć, że można to wykorzystać podczas wakacji. Podczas wakacji, gdzie po prostu można sobie prać bieliznę na wakacjach i wycieczkach. Jeśli chodzi w ogóle o kreatywność dzieci, kiedyś zapytałam dzieciaki, co by wymyśliły dla siebie, żeby ułatwić sobie życie. Wiecie, co dzieciaki wymyśliły? Bo stwierdziły, że one mają problem ze wstawaniem rano do szkoły, na godzinę 8 na przykład. I one chciałyby przyspieszyć ten proces transportu i stwierdziły, że one stworzą takie terminale do przejść i jedne drzwi, te wrota wirtualne będą miały w domu. To będzie pewien pistolet, w którym one będą wystrzelać w pewne miejsce w domu określone. Tam będzie taki czujnik. I po drugiej stronie, czyli w szkole, tym pistoletem też sobie strzelą w odpowiednie miejsce i to będą ich tajemne wrota, że one podejdą do tego swojego terminalu w domu i klikając, dotykając, przeniosą się od razu w to konkretne miejsce w szkole. Stwierdziły, że to byłoby świetne rozwiązanie. W ogóle dzieciaki, jak pytałam, to one lubią rozmawiać o projektach, które służą do przemieszczania się w ogóle, do transportu, czyli powstawały różnego rodzaju pojazdy, które potrafią unosić człowieka ileś tam metrów, dzięki temu nie trzeba dróg budować, więc były świetne pomysły. I teraz chciałam Was zapytać, to jest rower i do roweru zawsze jest potrzebna lampka, znaczy powinniśmy ją mieć. Chciałabym Was zapytać, w co Wy byście przemieniły lampkę rowerową, gdybyście miały takie super moce? Czym mogłaby się stać lampka rowerowa? Macie jakieś pomysły? Zaraz puszczę Wam pewien filmik, podczas którego dowiecie się, co wymyśliły dzieci. Jak... No, macie jakieś pomysły na lampkę rowerową? Do czego można byłoby ją jeszcze wykorzystać? Bądź zamienić w jakąś super magiczną rzecz. Kolorowe migacze, a miałaby kilka różnych kolorów w sobie, tak?
Tak, no super. Dałoby się coś jeszcze wymyślić. Radio z muzyką. No to jest świetny pomysł. Dzięki temu nie trzeba mieć gdzieś pod ręką telefonu z radiem. Tak, no i od razu, jeśli radio z muzyką, to miałby wbudowany głośnik. Świetna sprawa na wycieczki. Jola jeszcze pisze. Dobra, to ty jeszcze tutaj może aparat fotograficzny. To byłoby fajne, bo robiłoby fajne zdjęcie. Nie trzeba byłoby wyciągać za każdym razem swojego aparatu, jak się prowadzi rower, co jest niezwykle trudne. Ja wam zaraz tutaj postaram się uruchomić filmik. Czy widzicie filmik? Czy teraz, czy widzicie logo YouTube'a? Tak, super. Teraz chciałabym, żebyście zobaczyły filmik. Ja jestem zauroczona tą osobą. Zaraz przekonacie się, kim. Może znacie, jeśli znacie książkę Hello Ruby, to poznacie tą panią. Teraz chciałabym, żebyście sobie zobaczyły ten film, żebyśmy sobie zobaczyły go wspólnie. Nie widzisz? Może. A teraz? Widzicie filmik? Code is the next universal language. Widzicie? In the 70s, o, już it was jest. punk music that drove the whole generation. In the 80s, it was probably money. But for my generation of people, software is the interface to our imagination and our world. And that means that we need a radically more diverse set of people to build those products. To not see computers as mechanical and lonely and boring and magic, to see them as things that they can tinker and turn around and twist and so forth. My personal journey into the world of programming and technology started at the tender age of 14. I had this mad teenage crush on an older man, and the older man in question just happened to be the then vice president of United States, Mr. Al Gore. And I did what every single teenage girl would want to do. I wanted to somehow express all of this love, so I built him a website. It's over here. And in 2001, there was no Tumblr, there was no Facebook, there was no Pinterest. So I needed to learn to code in order to express all of this longing and loving. And that is how programming started for me. It started as a mean of self-expression. Just like when I was smaller, I would use crayons and Legos. And when I was older, I would use guitar lessons and theater plays. But then there were other things to get excited about, like poetry and knitting socks and conjugating French irregular verbs and coming up with make-believe worlds and Bernard Russell and his philosophy. And I started to be one of those people who felt that computers are boring and technical and lonely. Here's what I think today. Little girls don't know that they are not supposed to like computers. Little girls are amazing. They are really, really good at like concentrating on things and being exact, and they ask amazing questions like what and why and how and what if, and they don't know that they are not supposed to like computers. It's the parents who do. It's us parents who feel like computer science is this esoteric, weird science discipline that only belongs to the mystery makers, that is almost as far removed from everyday life as, say, nuclear physics. And they are partly right about that. There's a lot of syntax and controls and data structures and algorithms and practices,
protocols and paradigms in programming. And we as a community, we've made computers smaller and smaller. We've built layers and layers of abstraction on top of each other, between the man and the machine, to the point that we no longer have any idea how computers work or how to talk to them. And we do teach our kids how the human body works. We teach them how the combustion engine functions. And we even tell them that if you want to really be an astronaut, you can become one. But when the kid comes to us and asks, so what is a bubble sort algorithm? Or how does the computer know what happens when I press play? How does it know which video to show? Or Linda, is internet a place? We adults, we grow oddly silent. It's magic. Some of us say it's too complicated, the others say. Well, it's neither. It's not magic and it's not complicated. It all just happened really, really fast. Computer scientists built these amazing, beautiful machines, but they made them very, very foreign to us. And also the language we speak to the computer, so that we don't know how to speak to the computers anymore without our fancy user interfaces. And that's why no one recognized that when I was conjugating French irregular verbs, I was actually practicing my pattern recognition skills. And when I was excited about knitting, I actually was following a sequence of symbolic commands that included loops inside of them, and that Bernard Russell's lifelong quest to find an exact language between English and mathematics found its home inside of a computer. I was a programmer, but no one knew it. The kids of today, they tap, swipe, and pinch their way through the world. But unless we give them tools to build with computers, we are raising only consumers instead of creators. This whole quest led me to this little girl. Her name is Ruby. She's 6 years old. She's completely fearless, imaginative, and a little bit bossy. And every time I would run into a problem in trying to teach myself programming, like what is object-oriented design or what is garbage collection, I would try to imagine how a 6-year-old little girl would explain the problem. And I wrote a book about her, and I illustrated it, and the things Ruby taught me go like this. Ruby taught me that you're not supposed to be afraid of the bugs under your bed, and even the biggest of the problems are just a group of tiny problems stuck together. And Ruby also introduced me to her friends, the sort of colorful side of the internet culture. She has friends like the snow leopard, who's beautiful but doesn't want to play with the other kids. And she has friends like the green robots that are really friendly but super messy. And she has friends like Linux the penguin, who's really ruthlessly efficient but somewhat hard to understand, and the idealistic foxes and so on. In Ruby's world, you learn technology through play. And for instance, computers are really good at repeating stuff. So the way Ruby would teach loops goes like this. This is Ruby's favorite dance move. It goes clap, clap, stomp, stomp, clap, clap, and dump. And you learn counter loops by repeating that four times. And you learn while loops by repeating that sequence while I'm standing on one leg. And you learn until loops by repeating that sequence until mom gets really mad. And most of all, you learn that there are no ready answers. When coming up with the curriculum for Ruby's world, I needed to really ask the kids how they see the world and how what kind of questions they have. And I would organize playtesting sessions. I would start by showing the kids these four pictures. I would show them a picture of a car, a grocery store, a dog, and a toilet, and I would ask, which one of these do you think is a computer? And the kids would be very conservative and go like, none of these is a computer. I know what a computer is. It's the glowing box in front of which mom or dad spends way too much time. But then we would talk, and we would discover that actually a car is a computer. It has a navigation system inside of it, and a dog might not be a computer, but it has a collar, and the collar might have a computer inside of it. And grocery stores, they have so many different kinds of computers, like the cashier system and the burglar alarms. And kids, you know what? In Japan, toilets are computers, and there's even hackers who hack them.
And we go further, and I give them these little stickers with an on-off button on them, and I tell the kids, you know what, today you have this magic ability to make anything in this room into a computer. And again, the kids go, sounds really hard, I don't know the right answer for this, but I tell them that, don't worry, your parents don't know the right answer either. They've just started to hear about this thing called the Internet of Things. But you kids, you're going to be the ones who are going to live up in a world where everything is a computer. And then I had this little girl who came to me and took a bicycle lamp, and she said, if this bicycle lamp, if it were a computer, it would change colors. And I'm, that's a really good idea. What else could it do? And she thinks and she thinks, and she goes, ha, if this bicycle lamp were a computer, we could go on a biking trip with my father, and we would sleep in a tent, and this biking lamp could also be a movie projector. And that's the moment I'm looking for. And that's the moment I'm looking for. The moment when the kid realizes that the world is definitely not ready yet. That a really awesome way of making the world more ready is by building technology, and that each one of us can be a part of that change. Final story. We also build a computer, and we get to know the bossy CPU and the helpful RAM and ROM that help it remember things. And after we've assembled our computer together, we also design an application for it. And my favorite story is this little boy. He's 6 years old, and his favorite thing in the world is to be an astronaut. And the boy, he has these huge headphones on, and he's completely immersed in his tiny paper computer, because you see, he's built his own intergalactic planet navigation application. And his father, the lone astronaut in the Martian orbit, is on the other side of the room, and the boy's important mission is to bring the father safely back to Earth. And these kids are going to have a profoundly different view of the world and the way we build it with technology. Finally, the more approachable, the more inclusive, and the more diverse we make the world of technology, the more colorful and better the world will look like. So imagine with me for a moment a world where the stories we tell about how things get made don't only include the 20-something-year-old Silicon Valley boys, but also Kenyan schoolgirls and Norwegian librarians. Imagine a world where the little Ada Lovelaces of tomorrow, who live in the permanent reality of ones and zeros. They grow up to be very optimistic and brave about technology. They embrace the powers and the opportunities and the limitations of the world. A world of technology that is wonderful, whimsical, and a tiny bit weird. When I was a girl, I wanted to be a storyteller. I loved make-believe worlds, and my favorite thing to do was to wake up in the mornings in Moomin Valley. In the afternoons, I would roam around the Tatooines. And in the evenings, I would go to sleep in Narnia. And programming turned out to be the perfect profession for me. I still create worlds. Instead of stories, I do them with code. Programming gives me this amazing power to build my whole little universe with its own rules and paradigms and practices. Create something out of nothing with the pure power of logic. Thank you. Nie wiem, czy coś się stało, ale chyba końcówka była właśnie niewidoczna, ale tak naprawdę to była końcówka wystąpienia. Ja wam już wysyłam link do tego wystąpienia na YouTubie. Zachęcam do zobaczenia sobie w całości i jeszcze wysyłam wam, nie wiem czy znacie Hello Ruby i autorkę Lindę, wysyłam wam też linka do materiałów z jej książki na temat przygód dziewczynki. Bardzo fajne materiały, dobrze opracowane, ładne graficznie. No ale teraz wróćmy do tej lampki. Co wymyśliła dziewczynka? Czym byłaby ta lampka? Pamiętacie?
Ela pisze. Projektorem filmów, dokładnie, ale to nie byłby taki, no projektor filmów, ale zobaczcie, że ona, dziewczynka zwróciła uwagę, że ten było, wykorzystałaby tą lampkę jako projektor podczas wycieczek z ojcem, podczas spania w namiocie, co jest w ogóle, no super pomysłem przekształcić lampkę do roweru w rzutnik. Ale też na początku, zobaczcie, zwróciła, że może być jakąś tam mrugającą lampką, co też chciała wyjść z tatą na wycieczkę pod namiot. Dokładnie. To też byłoby pewno jakieś zachęcenie dla ojca, żeby wyjść, uatrakcyjnienie tej wycieczki. Więc zobaczcie, jakie dzieci mają świetne pomysły, w jaki sposób one postrzegają też świat, one nie znają ograniczeń, tak? To jest właśnie największa, najważniejsza cecha projektanta, że on nie widzi tych barier. A dzieciaki ich nie widzą, bo my, jeśli miałybyśmy opowiadać, to już na początku zaczynamy, jak to zrobić, a to w sumie nie wiem, czy by było realne, ale zobaczcie, ja kiedyś w dzieciństwie, jak oglądałam telewizję, mówiłam, mój Boże, ja bym to chciała, żeby w telewizji była taka opcja, że można zrobić stop, na przykład film czy bajka zatrzymałaby się, albo żebym mogła zobaczyć tą bajkę w innym terminie. Także na przykład później, dzień później. Teraz to się dzieje, to jest, możemy sobie zatrzymać, nagrać, wybrać jakiś odcinek, który był grany wczoraj, przedwczoraj. Także tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko się da, tylko trzeba chcieć i czasem wiedzieć jak. I teraz wy podczas zajęć, w ogóle podczas zajęć, uruchamiacie w dzieciach kreatywność, robicie mnóstwo, robimy mnóstwo, mnóstwo aktywności, które w dzieciach mają pobudzić wyobraźnię. Czasem nadajemy przedmiotom drugie życie. Pewno robicie jakieś zajęcia takie z recyklingu, gdzie butelki nagle przemieniają się w jakieś szalone stwory, rolki z papieru toaletowego w jakieś kurczaki, więc tych zajęć jest całe mnóstwo. Ja polecam taką książkę Zniszcz ten dziennik. Nie wiem, czy kojarzycie, czy znacie, czy nie znacie, ale ta strona, ta książka jest fajna, bo zawiera, tak naprawdę składa się z ćwiczeń, które polegają na przykład na tym, że na stronie pisze, wypełnij tą stronę kółkami. I zadaniem jest wykreślenie tej strony kołami dowolnego koloru. To wszystko zależy właśnie od naszej kreatywności. Albo jest zadanie, przeczytam wam, rysuj linię w ruchu, jadąc na przykład autobusem, pociągiem bądź idąc. Tak? Także cała, każda kartka składa się z jakiegoś zadania, które ma pobudzić kreatywność. Zaraz wam wyślę tutaj link. W sieci jest mnóstwo zdjęć z tego, jak dzieciaki, nie słyszałam tytułu, już wam wysyłam tytuł, to zniszcz ten dziennik. Zniszcz ten dziennik.
Powstało kilka odsłon tych dzienników, więc warto sobie przejrzeć, można coś wykorzystać na zajęciach z dziećmi. A w fajny sposób pobudzają do działania. O. Polecam też w sieci scenariusze, które są przygotowane dla dzieciaków z klas 1-3. Nie wiem, czy znacie taką platformę, scenariusze lekcji. Wklejam link, gdzie projektanci szukają inspiracji. To jest scenariusz lekcji dla klas drugiej i trzeciej szkoły podstawowej, gdzie zadaniem dzieciaków jest zaprojektowanie lampy, właściwie abażura. Dzieciaki z przygotowanych materiałów, czyli z kartki papieru, z oczekiwań swojego klienta mają stworzyć właśnie ten abażur, który będzie odpowiadał użytkownikowi. Bardzo polecam, świetny scenariusz z dokładnymi krokami, etapami, z przykładowymi pytaniami, więc naprawdę dobrze, dobrze zrobione. Kolejny scenariusz, który bardzo mi się podoba, to jak zbudować swój prototyp. O prototypach będziemy rozmawiać w drugiej części, ale już Wam tutaj wrzucam linka do tego scenariusza, bo tutaj dzieciaki mają za zadanie zbudować coś do oczyszczania ścieków. I za pomocą materiałów, którym jest kubek, kartka A4, jakiś karton A4, chusteczka higieniczna, taśma, wata, mają zbudować właśnie jakieś urządzenie, które pozwoli im oczyszczać ścieki, a te ścieki powstają z mieszaniny płynów różnego rodzaju w butelce. Scenariusz właśnie opisuje, co dobrze jest wymieszać w takiej butelce. Tam, o ile pamiętam, jest pasta do zębów, mydło, jakieś tam kawa chyba. Także warto sobie spojrzeć. Te scenariusze są dostępne po zalogowaniu. Ale zalogowanie polega na tym, że po prostu wpisujecie swój adres mailowy i macie dostęp do całego zasobu, więc zachęcam. Jest mnóstwo innych scenariuszy, są też scenariusze scratchowe, więc warto. I na koniec tej części chciałabym Wam przedstawić pewną grupę młodych osób. Spice Girls to jest grupa młodzieży z Kraśnika, która buduje roboty. Buduje roboty i jeździ z nimi po świecie na różnego rodzaju konkursy. I to, co jest cudowne, oni te konkursy nie tylko wygrywają, ale jeżdżą w ogóle pokazywać te roboty na różnego rodzaju konferencje. Tutaj jest też zdjęcie, że byli w przedszkolu. Oni są bardzo tacy chętni, bardzo fajnie opowiadają o tym, co stworzyli, o tym, co tworzą, ale to właśnie dzięki temu, że rozwijają, że są kreatywni i jak na nich patrzę, to widzę w nich też takie dzieci, które nie znają ograniczeń i mam nadzieję, że te Wasze dzieciaki też
kiedyś, może niekoniecznie wszyscy, ale może ktoś z Waszej grupy kiedyś też będzie konstruktorem, wynalazcą, bo wynalazca to niekoniecznie dorosły człowiek, nie wiem czy wiecie, ale wiecie ile lat ma najmłodszy człowiek, który ma patent? Wiecie ile lat? To pięciolatek. Pięciolatek opatentował pomysł, który narodził się podczas obserwacji swojego ojca, który zamiatał liście. No i ten pięciolatek wymyślił, że jakby połączenie dwóch szczotek pozwoli tacie na dokładniejsze zamiatanie, a z drugiej strony nie będzie już musiał korzystać z szufelki. I to jest najmłodszy młody człowiek, który ma patent. Chłopak nazywa. O, wyślę Wam link do artykułu o najmłodszym wynalazcy. Naprawdę, naprawdę polecam poczytać. Nie jest tego dużo, a pokazuje, że tak naprawdę dzieciaki mają świetne pomysły i czasem warto słuchać. Teraz zapraszam Was na przerwę. Na przerwę 15-minutową. Spotykamy się o 18:25. Dobrze mówię? Tak, 18:10, 18:25. To będzie czas na kawę, na regenerację, a po przerwie będziemy już projektować swoje aplikacje. Do zobaczenia.
Wybiła 18:25. Mam do Was pytanie. Mam nadzieję, że wróciłyście po przerwie. Pełne werwy do pracy twórczej. Mam do Was pytanie, czy mnie widać, czy mnie słychać, bo wyłączyłam sobie kamerkę na czas przerwy. O, Jola pisze. Tak, czyli i widzicie, i słyszycie. Świetnie. Tak, super. To wracamy do prezentacji, do drugiej części. Czekajcie. Ale zanim kliknę właściwy slajd, podsumowując tą pierwszą część, powiedziałyśmy sobie, że projektujemy rozwiązania dla kogoś, dla konkretnej osoby, dla konkretnej grupy osób. Musimy się przy tym wykazać kreatywnością, odwagą. Klaudia napisała, że musimy być też tolerancyjni. To mi tak zapadło w pamięć. I krótko mówiąc, nie da się zaprojektować czegoś dla wszystkich, żeby wszystkim pasowało. I my dzisiaj, teraz będziemy sobie projektować aplikację, wykorzystując metodę User Experience. W skrócie UX będziemy wykorzystywać tą metodę, by rozwiązać pewne problemy. Bo user experience, projektowanie wykorzystujące tą metodę, to projektowanie zorientowane na użytkownika, na jego pozytywne doświadczenie przy korzystaniu z naszej aplikacji, bo to, co my chcemy zaprojektować, chcemy, żeby było atrakcyjne, ale przede wszystkim chcemy, by było funkcjonalne, użyteczne, i korzystanie z tego, żeby sprawiało pewną przyjemność, satysfakcję. I to, co jest ważne, nasz produkt powinien być przyjazny dla odbiorcy. Tak? To nie ma tylko dobrze wyglądać, to ma być funkcjonalne. Bo tak jak wcześniej sobie powiedziałyśmy, często powstają rzeczy ładne, ale niekoniecznie funkcjonalne. I teraz pokażę Wam przykład. To są dwie butelki ketchupu znanej marki. I zobaczcie, że pierwsza butelka, ona jest szklana. Druga butelka, to taka tradycyjna plastikowa butelka, z której my po prostu ten ketchup wyciskamy. I pytanie moje do Was jest takie, z której butelki, z którego opakowania Wam się łatwiej korzysta? Z jedyneczki czy z dwójeczki? Anita pisze, że z dwójki. Teresa, z dwójki, z dwójki, z dwójki. Dokładnie. Tak jest, że ze szklanej butelki często po prostu możemy przez przypadek ochlapać, wylać tego więcej. To dobrze wygląda, ale niekoniecznie spełni nasze oczekiwania. A druga butelka została zaprojektowana właśnie zgodnie z tą metodą User Experience, że nie tylko ona może niekoniecznie wygląda pięknie, ale jest funkcjonalna, tak? Że mamy pozytywne doświadczenie, my z niej po prostu korzystamy, nie ubrudzimy się, wyciśniemy tyle keczupu, ile chcemy. Tutaj w pierwszym przykładzie postawiono na wygląd, że ma coś wyglądać.
w drugim przykładzie połączono wygląd i użyteczność. I tak naprawdę idealne projekty to te, które łączą te dwie cechy, że aplikacja czy to rozwiązanie nie tylko dobrze wygląda, ale też jest funkcjonalne i my mamy pozytywne uczucia podczas korzystania z niej. I teraz taki sztandarowy przykład projektowania. Zobaczcie, chodniki. Często się z tym na pewno spotykacie, nie tylko w waszych miejscowościach, ale gdziekolwiek jeździcie. To, co projektanci uważają za coś ładnego, czyli wytyczenie pięknych asfaltowych ścieżek, niekoniecznie odpowiada mieszkańcom, którzy wytyczają sobie swoje ścieżki. Zobaczcie, że żeby wydeptać taką drogę, to rzeczywiście trzeba sporo się nachodzić. To nie jedna osoba, a wiele, wiele mieszkańców uważa, że wyznaczenie tej ścieżki jest bardziej korzystne niż wybudowanie tego chodnika. I właśnie my się dzisiaj zajmiemy projektowaniem z uwzględnieniem potrzeb użytkowników, którym chcemy ułatwić życie. I teraz chciałabym Wam troszkę opowiedzieć o tym, gdzie ja się spotkałam z tą metodą User. A czy w ogóle tak, czy spotkałyście się z taką sytuacją u Was, bądź w miastach, do których jeździcie, że widać tam chodniki takie dzikie, wydeptane przez mieszkańców? No oczywiście, dokładnie. Dlatego z takich ciekawostek, chyba na wyspach Wielkiej Brytanii jest tak, że w parkach na początku nie budują, nie kładą chodników w ogóle, tylko sieją trawę, oddają teren mieszkańcom i dopiero po czasie, kiedy mieszkańcy już wydeptają swoje ścieżki, wtedy projektanci projektują drogi zgodnie z tym, gdzie chodzili mieszkańcy. Dorota pisze, że tak, szczególnie na nowych osiedlach. No to prawda. Także my się zajmiemy dzisiaj projektowaniem, ale będziemy zwracać uwagę na to, czego potrzebuje nasz odbiorca. Bo zobaczcie, że w tym projekcie odbiorca potrzebował chodnika nie tutaj, a tutaj, a projektant na to nie zwrócił uwagę. Ja z tą metodą, bo ta metoda składa się z kilku kroków, my je zaraz poznamy. Ja z tą metodą spotkałam się podczas jednego ze szkoleń mistrzów kodowania z Anią Krawczyk, która zaprosiła, mistrzowie kodowania zaprosili nas na dwudniowe szkolenie z projektowania. Zaraz Wam wyślę linka do fajnego webinaru właśnie o projektowaniu. I tam właśnie pracowaliśmy tą metodą 2 dni. Projektowaliśmy różne rzeczy, od prezentów po nowe rozwiązania, aplikacje, które mają pomóc różnym osobom. Ja sobie podczas tych warsztatów pomyślałam, że ja to zrobię z dziećmi, że to będzie fajny, że to będą fajne zajęcia, fajny projekt, coś nowego. I to, co jest też fajne, dużo słowa fajne, to jest to, że tutaj nie potrzeba komputera. Nie będziemy pisać żadnego kodu, nie będziemy
potrzebować jakiejś specjalistycznej wiedzy, nowych aplikacji. To, co nam będzie potrzebne, to tylko albo aż kartka, kartki i kredki. No i ja sobie tak pomyślałam, że skoro ja się tak dobrze czułam podczas tych warsztatów, poczułam, że mam moc, bo za każdym razem, jak się coś stworzy, czuję się pewną satysfakcję. Ja chciałam, żeby moje dzieciaki też poczuły tą satysfakcję. Pewno wy też macie podczas swoich zajęć takie wybuchy radości. Tak, że dzieciaki się cieszą z osiągniętego sukcesu, a te zajęcia właśnie dają takie wybuchy radości, że coś się udało, że zrobiliśmy coś wyjątkowego, fajnego, coś nowego, coś, co jeszcze nie zostało stworzone. Tak? Zabawiliśmy się w odkrywców, w projektantów i ja właśnie dzieciakom przedstawiłam tak te zajęcia, że na dzisiejszych zajęciach bawimy się w odkrywcu, że będziemy tworzyć unikatowe rozwiązania, których jeszcze nie ma na świecie. No, dzieciaki podeszły do tego z entuzjazmem, jak usłyszały, że chcemy zaprojektować aplikację, czyli coś, z czego one korzystają, tak? Bo aplikacje, zobaczcie, powstają poprzez obserwacje, tak jak my sobie, każdy produkt powstaje poprzez obserwacje, tak? Tak jak opisywałam ten oddychacz, pamiętacie, że on powstał, bo projektantka zaobserwowała, że ludzie potrzebują, że się stresują i do odstresowania taka a la kulka przyda się, żeby odzyskać tą wewnętrzną równowagę. Ale aplikacje, zobaczcie, nawigacja powstała dlatego, że ludzie po prostu mieli problem z trafieniem z punktu A do punktu B. Aplikacja, która pomaga poruszać się po mieście, też powstała po to, żeby ułatwić mieszkańcom bądź turystom poruszanie się komunikacją w wybranych miejscach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aplikacje, które pomagają w zakupach, liczą kroki. Każda aplikacja ma jakąś grupę odbiorców, odpowiada na jakiś problem, tak? Bo ludzie nie potrafili trafić, nie wiedzieli, jak mierzyć sobie na przykład kroki, ilość kilometrów pokonanych dziennie i tak dalej, i tak dalej. Dzieciaki były bardzo, bardzo ciekawe, chętne, ale co się okazało? Zaczynając te zajęcia, ja podeszłam do sprawy podeszłam do sprawy zadaniowo, że to na pewno były super zajęcia. Prowadziłam te zajęcia razem z koleżanką w Oświęcimskiej Bibliotece w ramach wakacji. Bo mówię, słuchaj, zrobimy fantastyczne zajęcia, będziemy projektować aplikację. No i koleżanka Ania mówi, super, super, fajnie, bardzo chętnie. No i co się okazało? Na początku dzieci usłyszały, co było super, ale zaczęły pracować i na początku był chaos, ale taki chaos, ja mogę pracować w chaosie, lubię taki twórczy bałagan, ruch, że coś się dzieje, ale każda z nas potrafi wyczuć, kiedy to jest twórcze, a kiedy to jest destrukcyjne. I ja miałam wrażenie, że nasze zajęcia wymykają się spod kontroli, że dzieciaki, że ta wolność twórców, my im niczego nie narzucałyśmy, nie narzucałyśmy im rozwiązań. Zaraz zobaczycie, jak wygląda cały proces, więc tam naprawdę daje się takie szerokie pole do popisu i dzieciaki na początku miały duży problem z pracą w zespole, bo pamiętajcie, że robiłam te zajęcia w bibliotece, więc to jest grupa, która się nie zna.
Tak, to nie jest klasa, to jest grupa chętnych osób, która przychodzi na zajęcia w różnym wieku, więc było ciężko. I pamiętam swój moment, kiedy podeszłam do Ani i mówię: Ania, te zajęcia to ja nie wiem, czy one wyjdą, czy tam tutaj coś powstanie. No zobacz, oni w ogóle nie chcą. Ja nie wiem, czy to się uda. Byłam w ogóle załamana i tak się użalałam nad sobą, użalałam, użalałam, aż w końcu odwracam się, a dzieciaki pracują. Potrzebowały po prostu chwili, żeby wejść w ten proces. W ten proces, co mnie niesamowicie ucieszyło i podniosło na duchu, że to nie był rzeczywiście zły pomysł, żeby spróbować z dziećmi, bo pierwsze zajęcia, same jak pamiętacie swoje pierwsze zajęcia, że nie zawsze wychodzi wszystko idealnie, że trzeba być bardzo elastycznym. Ja lubię takie zajęcia, kiedy coś się dzieje, ale tak jak wam wspomniałam, początek był taki, że ja myślałam, że te zajęcia się nie udadzą, a udało się świetnie. Dzieciaki wyszły zadowolone, pobudzone, takie kreatywne, nastawione na działanie, one chcą jeszcze. Także bardzo, bardzo fajnie. Ale czy wy miałyście taki moment podczas prowadzenia waszych zajęć, że coś wam się wymknęło spod kontroli? Anita pisze. Tak, że też to się pewno wszystkim zdarza, Jola. Jola pisze, ale co? I to nieraz, dokładnie, coś w tym jest, ale muszę wam powiedzieć, że na ilość zajęć, jakie ja przeprowadziłam, to był największy chaos, chaos, jaki się wydarzył, ale z tego chaosu powstało coś dobrego. Ale zacznijmy krok po kroku. Tak jak powiedziałam, projektowanie aplikacji, która wykorzystuje metodę User Experience, czyli w skrócie UX, składa się z kilku etapów. Bo tak jak my mówiłyśmy sobie na początku, że my projektujemy dla kogoś, obserwując pewne zachowanie, że na przykład ktoś nie potrafi poruszyć się po mieście komunikacją miejską, ktoś to zaobserwował i stwierdził, że my mu pomożemy, tak? No i napisali taką aplikację, która pomaga ludziom poruszać się z punktu A do B. Inne osoby zauważyły, że ludzie, którzy chcą prowadzić zdrowy tryb życia, interesuje ich na przykład, ile kroków przeszli, jakie odcinki, ile kilometrów, ile kalorii spalili, że to ich interesuje. No i na tej podstawie, na podstawie tej obserwacji dla tej konkretnej grupy stworzyli inne rozwiązanie. Powiedziałyśmy sobie, że, przepraszam, że nie ma narzędzia, nie ma aplikacji, która wszystkim by odpowiadała. To jest jasne. Wiadomo, że inne rozwiązanie będzie dla młodzieży, inne dla pokolenia 50+, inne dla 30-latków. Każdy ma jakieś inne potrzeby. I teraz projektujemy, bo dostrzegamy w jakiejś sytuacji jakiś problem. Tak? Na przykład osoby nie potrafią odnaleźć odpowiedniego autobusu. Tak, to jest problem, który można rozwiązać dla tych osób, które przyjeżdżają na przykład do nowego miasta. Ktoś, kto jeździ dużo samochodem, potrzebuje nawigacji, a nie mapy papierowej, więc powstała nawigacja. Tak? I tego jest całe mnóstwo. Każda aplikacja tak naprawdę odpowiada na jakiś problem. No i ja przygotowałam swoim dzieciakom pewne sytuacje,
ale te sytuacje były im bliskie. Nie wymyślałam jakichś sytuacji, w których oni nie mogliby się znaleźć. Bo pamiętajmy też, że jeśli sytuacja jest nam bliska, ja się też potrafię wczuć w to, co czuje osoba z tej sytuacji. Ja wam przeczytam na przykład jakąś sytuację. Sytuacja, która nazywa się zguba. W szkole pojawia się coraz więcej ogłoszeń informujących o zagubieniu telefonu, kluczy do domu bądź odzieży. Pracownicy szkoły mają problem z przechowywaniem zagubionych przedmiotów, a uczniowie często nie dostrzegają ogłoszeń. Tym samym wiele przedmiotów nadal nie odnalazło swoich właścicieli. Myślę, że problem jest bliski. Czy zdarza się wam w waszych szkołach, że dzieciaki wiele rzeczy po prostu zapominają i gubią? Magda i Anita piszą. Tak, ja tą sytuację, można ubrać całe rodziny, chyba coś w tym jest. Pamiętam swoją sytuację właśnie z nauczania 1-3, kiedy chodziłam. Chodziłam do niewielkiej szkoły. No i kiedyś mieliśmy szatnię w takim ciemnym korytarzu i zabrakło po prostu prądu, a tam nie było okna. No i po lekcjach cała szkoła wpadła do tego korytarza, gdzie były nasze szatnie. No i po ciemku coś tam się znalazło, ale pamiętam, że ja znalazłam jednego buta. Jednego buta. No i ja tego jednego buta przebrałam, a na drugiej stopie zostawiłam tenisówkę i tak wróciłam do szkoły, do domu. Mama jak mnie zobaczyła, mówi: dziecko, dlaczego ty nie wróciłaś w tenisówkach? A ja w ogóle o tym nie pomyślałam, bo przecież mam buty po szkole i mam buty do domu. Więc szłam w tych różnych butach. No i mama później pojechała i szukała mojego drugiego buta, znalazła. To były moje ukochane lakierki, więc całe szczęście. O, Jola jeszcze napisała: gubią, ale to jest mała szkoła, sterty ubrań leżą przy szatni na stoliku. I często i tak nie gubią bardzo dużo, nawet swoje plecaki. Dokładnie. Także to jest sytuacja, ale zobaczcie, że ta sytuacja, co tutaj jest problemem? Napiszecie mi, co jest problemem w tej sytuacji. Anita pisze. Coś czekamy. Co jest problemem? Potraficie mi napisać w jednym zdaniu, co jest problemem? Anita jeszcze pisze, że rodzice pakują plecaki i dzieci nie bardzo wiedzą, w czym przyszły do szkoły. To też jest problem. Ela pisze jeszcze tutaj jakieś. Czy potraficie w jednym zdaniu? Problemem jest przyporządkowanie rzeczy do właściciela, tak? Dorota, dzieciaki są wyręczane we wszystkim. Aj, tutaj, to myślę, że teraz tutaj mogłybyśmy wymieniać całe historie tutaj o zagubionych rzeczach, ale na podstawie tej krótkiej sytuacji zobaczcie, ile wy potraficie wymienić sytuacji z życia waszej szkoły. Ale tak podsumowując, głównym problemem, jakie dostrzegły dzieciaki podczas zajęć, jest właśnie gubienie rzeczy,
Problemem jest też nieczytanie ogłoszeń. No i na te problemy, tak, na nieczytanie ogłoszeń, na gubienie rzeczy, dzieciaki stwierdziły, że muszą ten problem rozwiązać. Ale zobaczcie, że na podstawie tej sytuacji dzieciaki muszą jasno określić problem, którym chcą się zająć, tak? Bo to, co mi się spodobało podczas czytania w ogóle o projektowaniu aplikacji, jest zdanie Jarka Potiuka, że najważniejsza rzecz jest jedna. Zastanów się, kto, dlaczego i po co będzie tej aplikacji używał. To chyba najważniejsze rzeczy, cała reszta jest konsekwencją odpowiedzi na te pytania. Czyli pierwszym etapem jest nakreślenie dzieciakom pewnej sytuacji, w której one mogą się znaleźć. W drugim kroku jest, by dzieciaki określiły, czego dotyczy problem. Bo zobaczcie, że inny problem mogą dostrzec dorośli, inny problem dzieciaki. Tak? Dorośli mogliby dostrzec problem na przykład pań portierek, które muszą się gdzieś składować te rzeczy. Rodzice, innym problemem mogłyby być wydane pieniądze niepotrzebnie na kolejne rzeczy przez rodziców, którzy na przykład muszą kolejny piórnik kupić, kolejną kurtkę i tak dalej, i tak dalej. Więc ważne jest, by jasno sprecyzować problem. I ten problem zazwyczaj dotyczy jakiejś konkretnej osoby. Bo pamiętajcie, że jeśli tworzymy aplikację, tak jak powiedziałam, nie tworzymy jej dla wszystkich, tworzymy ją dla konkretnej osoby i dzieciaki bądź grupy osób, i dzieciaki miały sobie stworzyć taką swoją osobę, to się nazywa taką bardzo ładnie personę, dla której będą tworzyć swoje rozwiązanie, swoją aplikację, żeby to nie była postać anonimowa, tylko jakaś konkretna postać, której oni nadają, wymyślają imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, jej zainteresowania, oczekiwania wobec produktu, czyli co ta aplikacja ma dać tej osobie, mają określić cechy charakteru, ale też stosunek do nowych technologii, tak? Czy osoba korzysta, czy nie korzysta? Zobaczcie, że po wypisaniu, uzupełnieniu tych pól powstaje jakaś konkretna osoba. Tutaj jest taka formatka, którą ja stworzyłam dla dzieci. Ona jest taka prostsza, bo kiedyś korzystałam z takiej formatki, ale ona jest dużo bardziej szczegółowa i dzieciaki po prostu dużo czasu traciły na uzupełnienie tych wszystkich pól, a takie zajęcia ja przeprowadzałam w 1,5 godziny, więc po prostu skróciłam informatkę do tych najważniejszych rzeczy, do tych najważniejszych informacji o danej osobie. No i dzieciaki uzupełniają. Tutaj właśnie to był ten etap, kiedy dzieciaki po prostu zrobiły sobie ten chaos, tak? Który na początku nie był zbyt kreatywny. Po prostu nie wiedziały, co ze sobą zrobić. A jaka to postać? Kto to ma być? Zbyt dużo wolności dzieci chyba przeraziło. Powiedziałam, że ktokolwiek, kto sobie wymyślicie, że to może być Franek, to może być Zosia, to może być Joachim, może mieszkać gdziekolwiek, może mieć jakiekolwiek zainteresowania. To ma być po prostu
użytkownik, któremu chcecie pomóc, tak? Który ma ten problem na przykład z gubieniem rzeczy. I nadajcie mu po prostu jakieś cechy, jakieś imię, bo zwróćcie uwagę, że łatwiej projektuje się dla konkretnej osoby, tak? Że znamy ją z imienia. Gdzieś przeczytałam, że nie ma statystycznego użytkownika i tak jest. Wszystkie projekty tak naprawdę powinniśmy pisać dla jakiejś konkretnej grupy, która ma konkretne cechy, zainteresowania itd., itd. No i dzieciaki tworzyły takie persony. Tu jest persona Rafała. Persona Rafała powstała nie do tego problemu, że dzieciaki gubią rzeczy, a do tego, że uczniowie spędzają mnóstwo czasu przed komputerem. Mają swoich znajomych, ale nie spotykają się z nimi, bo nie wiedzą gdzie. W sumie to wyszliby gdzieś na miasto, na jakieś zajęcia, ale nie wiedzą gdzie są jakieś zajęcia, jakieś aktywności. I one to już wolą zostać w domu. Więc chłopaki sobie wymyśliły, że problemem jest to, że dzieciaki po prostu nie wiedzą, gdzie się spotkać z przyjaciółmi. Nie wiedzą. I one sobie wymyśliły, że tym dzieckiem, któremu chcą pomóc, jest 11-letni Rafał, który mieszka w Oświęcimiu. Jego zainteresowania to uczestniczy w zajęciach dodatkowych, gra w piłkę nożną i gry komputerowe. Z cechy charakteru jest miły, uczciwy, ale leniwy. I tu już ostatnio nie umie tego doczytać. Oczekiwania wobec produktu, czyli na pewno aplikacja to rozwiązanie ma być proste w obsłudze, no bo przecież Rafał jest leniwy, niezdarny. O, dziękuję Ci, Magda. Ma być prosta w obsłudze, bo przecież jest leniwy. Ma być do logowania i wymyślili, że aplikacja ma być w języku japońskim. Stosunek do nowych technologii to lubi nowe technologie i kocha iPhone'a. Tak? Taką personę sobie stworzyli na problem, że uczniowie nie wiedzą, gdzie spotkać się z przyjaciółmi, gdzie wyjść, żeby uczestniczyć w jakichś zajęciach. No i w tym momencie dzieciaki szukają rozwiązania. Jak można pomóc temu Rafałowi, żeby on dzięki naszej aplikacji, on wyszedł z tego domu, spotkał się ze swoimi znajomymi, uczestniczył w jakichś zajęciach, tak, żeby wiedział co, gdzie się dzieje. No i tutaj następuje burza mózgów. Ja dzieciakom zawsze mówię, żeby wymyślili jak najwięcej rzeczy. Tutaj nie chodzi o to, żeby skupić się na jednym rozwiązaniu, ale wygenerować jak najwięcej, by wybrać spośród tych to, które przekonuje ich najbardziej, które uważają, że pomoże Rafałowi. I dzieciaki myślą, burzują, wymyślają i zauważyłam, że wtedy, jeśli one już mogą, one tam napisały, że może być w języku japońskim, to oni na pewno stworzą aplikację w języku japońskim. I pamiętam, że sprawdzali moją reakcję na to, że aplikacja będzie w języku japońskim. I mówią do mnie, ale wie pani, ona będzie w języku japońskim. A ja mówię, no super, w języku japońskim, no ja z niej nie skorzystam, ale Rafał i inni, którzy znają japoński, już z niej korzystają. I wtedy takie wielkie zdziwienie, że... Ale może zrobicie drugą wersję, która będzie miała możliwość tłumaczenia i będzie miała wersję polską bądź angielską. Jeśli dzieciaki
One, pamiętajcie, pracują w grupach, w jakichś zespołach. W moim przypadku to było 3-4 osobowe, więc to był też czas, kiedy dzieciaki musiały ze sobą rozmawiać, wyciągać wnioski, dochodzić do jakiegoś kompromisu, umieć się słuchać. To są bardzo ważne umiejętności we współczesnym świecie, bo dzieciaki uczą się tutaj też szanować jakieś pomysły drugiej osoby. Często jest też na tych zajęciach tak, że ta osoba, która na początku jest taka cicha i tylko obserwuje, nagle wpada na genialny pomysł i reszta grupy jest zdziwiona, przecież ta osoba zawsze była taka cichutka, a tu nagle wymyśla takie rozwiązanie, że cała grupa mówi tak, to będzie to i to robimy. I na te momenty warto czekać. To jest też fajne, by sprawdzić i poobserwować grupę, jak się zachowuje, kto jest liderem, obserwować cechy swojej grupy. Także fajne doświadczenie. Ja to robiłam na pierwszym naszym spotkaniu w cyklu wśród dzieciaków, których kompletnie nie znałam, więc miałam okazję przyjrzeć się im przy takiej pracy twórczej, zespołowej, od razu rzuceni na głęboką wodę, bo oni się też nie znali. A dzięki takim zadaniom musieli się poznać swoje imiona. Także to było ciekawe doświadczenie zarówno jako obserwatorki prowadzącej, jak i dla nich. Bo ja podczas tych czynności ja im towarzyszyłam. Ja im nie narzucałam i mówiłam koleżance, z którą współprowadziła, która mi tam pomagała prowadzić te zajęcia, że my ich tylko tak jakby im towarzyszymy podczas tego procesu. Jeśli mają jakiś problem, to owszem wyjaśniamy, ale nie generujemy za nich pomysłów, co jest bardzo ważne, bo jeśli przez 5 minut nie wpadną, to myślę, że w 6 minucie coś im się tam wymyśli. Jeśli dzieciaki wpadną już na jakieś rozwiązanie, to oni budują prototyp. Co to jest prototyp? No to na papierze rozrysowują to, co sobie wymyślili. Tak? Jak ma to wyglądać? Dzięki temu oni mogą natychmiast sprawdzić, jak to będzie wyglądać. Mogą to też później przetestować bądź dać komuś do testowania. Przy tworzeniu prototypów często powstają kolejne pomysły, jakieś kolejne funkcjonalności. To jest też fajna praca zespołowa, to jest też praca twórcza, często plastyczna. I teraz pokażę Wam aplikację właśnie dla Rafała, który, przypominam, miał problem z tym, że nie wiedział, gdzie się spotkać z przyjaciółmi i nie wiedział, gdzie są zajęcia dodatkowe, a chciałby w sumie wyjść z domu, no ale jak nie wiedział, to zostawał w domu i korzystał z telefonu, komputera i tak dalej. Więc dzieciaki stworzyły aplikację, która się nazywa Oświęcim, no bo mówiłam, żeby to było jakieś tam sytuacje znane, więc stwierdzili, że dla mieszkańców Oświęcimia, a Rafał, przypominam, był mieszkańcem Oświęcimia. I zobaczcie, tutaj mi się myszka zawiesiła, to był ekran naszego telefonu. W drugiej części, zobaczcie, oni sobie przygotowali ekran ładowania, oni go opisali i zobaczcie, że ona jest rzeczywiście w języku japońskim. Nawet zobaczcie, ładnie zaznaczyli pasek logo ładowania, tak?
Czekajcie tutaj na moment, ja tutaj. Oj, już mam. Pasek ładowania. W kolejnej odsłonie, tak, bo prototyp zakłada, że rozrysowujemy nasze rozwiązanie, naszą aplikację w miarę szczegółowo z rozpisaniem każdej funkcjonalności, tak, żeby zobaczyć, jak ona wyglądała. Oni rzeczywiście nadal byli konsekwentni, jeśli chodzi o język japoński, bo krzaczki się wszędzie pojawiały. Ale zobaczcie, wpadli na pomysł, że ma być pasek wyszukaj, panel użytkownika, jest jakieś miejsce na nowości i jakieś najważniejsze wydarzenia. Kolejna odsłona tej aplikacji to są ważne informacje, w którym miejscu by się znalazły. Rozpocznij, przycisk rozpocznij znalazłby się tutaj, czyli pamiętam, że dzieciaki mówiły, że to rozpocznij wydarzenie. A tutaj znajduje się ekran, jak wyglądałby pasek wyszukiwania. I tutaj znalazłyby się wszystkie te wydarzenia, które by pasowały do tego zapytania. Tak? Zobaczcie, że dzieciaki rozrysowały to w miarę szczegółowo. Wiadomo, że zajęcia trwają 1,5 godziny, więc nie można zakładać, że to będzie bardzo, bardzo, bardzo szczegółowo rozrysowane, ale zawiera najważniejsze funkcje. Tak? Wymyślili nazwę, nawet logo się znalazło. Tak? No i to też pokazuje, jak dzieciaki same korzystają z aplikacji, bo one zawierają znane im elementy z aplikacji w tych aplikacjach, które projektują. To były dzieciaki, to co ważne, które chodziły do 2., 3. i 4. klasy. Więc w waszych klasach, może nie w 1., ale w 2., 3. jak najbardziej takie zajęcia się mogą sprawdzić. Wcześniej rozmawiałyśmy o zagubionych rzeczach. O zagubionych rzeczach. I tutaj wymyślili aplikację, która się będzie nazywał skaner rzeczy. Widzicie, że tutaj pojawia się nazwa, logo tej aplikacji. No i to w ogóle jest fajny pomysł, na jaki oni wpadli, bo oni stwierdzili, że osoby, które znajdują jakąś rzecz, one będą oznaczać miejsce, gdzie ona się znajduje, przez co, jeśli wpiszemy, że szukamy czegoś, ten skaner będzie nas informował, jak daleko od tej rzeczy jesteśmy. Zobaczcie, że tutaj jest, wpisujesz coś, tak, na przykład telefon, wpisujesz, klikasz start i tutaj ten skaner pozwala ci poruszać się, jest taką nawigacją, po szkole bądź tym miejscu, gdzie jesteśmy, gdzie czegoś szukamy. Tutaj jeszcze rozrysowali ekran, że jak powpisujesz, jak wpiszesz telefon, pojawią się wszystkie telefony, jakie są tak jakby zagubione i ty musisz wybrać, o który ci chodzi. I teraz najbardziej podoba mi się szkałka. Szkałka pokazująca tą rzecz i informacja o tym, w jakiej odległości ona się znajduje od nas. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Myślicie, że taka aplikacja skaner rzeczy mogłaby się przydać? Może troszkę w rozbudowanej wersji, ale
Ma sens, dokładnie, ja też tak mówię, doskonała. Bardzo mi się podoba. Zobaczcie, że te aplikacje, które powstały na papierze, odpowiadają tak naprawdę na problemy, z którymi spotykamy się na co dzień, bo często się z... Okej, bardzo mi się podoba. Spotykamy się na co dzień. To nie są problemy, które w jakiś sposób dzieciaków nie dotyczy. Także one same stwierdziły, że one przecież tak często gubią jakieś rzeczy. I jak zaczęły wymieniać, co zgubiły, nie mówię już o jakichś częściach garderoby czy piórnika, ale że na przykład zgubiły już 2 razy telefon, jakieś tam książki, przedmioty takie bardziej cenne, no to takie aplikacje byłyby, myślę, dobrym rozwiązaniem. Stwierdziły też dzieciaki, że ogłoszenia mogłyby być dodawane wszędzie, przez każdego. Dzięki temu osoby, które czegoś poszukują, wiedziałyby, kto odnalazł daną rzecz, więc można byłoby od razu podziękować. Kluczyk do szafki w szatni. Wyjaśnisz, Magda, kluczyk do szafki w szatni? A może to jest to, że dzieciaki często gubią ten kluczyk. No nic, może zaraz. Często szukam z uczniami kluczyków, bo nie mogą dostać się do swojej szafki. Pamiętam, też miałam w szkole szafkę i też często u nas były gubione kluczyki, więc myślę, że to też jest problem. U nas też ciągle szukają kluczyka do szafki. No z kluczykami tylko jest taki problem, że jeśli znajdziesz kluczyk, to nie wiesz do kogo on należy. Więc trzeba byłoby wymyślić jakiś system znaczenia kluczyków bądź jakimiś numerkami. Nie, i nie mogą odwiesić kurtki. To są problemy. Kolejna, o, tu jest jeszcze uzupełnienie tej aplikacji skaner rzeczy, gdzie dzieciaki nawet stworzyły swoje menu. Nazwa aplikacji, strona główna, tutaj też zobaczcie. Dodaj zgubioną na mapie i nawet oznaczyły, która to jest wersja. Tutaj też gdybym pomyślały, że mogłaby być taka mapa znalezionych rzeczy. A tutaj byłby panel dodawania znalezionych przedmiotów. Trzeba byłoby wpisać, co to jest, gdzie jest i jeszcze zrobić zdjęcie, żeby właściciel nie miał problemów z odnalezieniem swoich rzeczy. Tutaj jest kolejna wersja aplikacji, która pomaga odnajdywać zagubione rzeczy. Aplikacja nazywa się tym razem Zguba. I tutaj mam trzy ekrany. Pamiętacie, że persona, dla której została zaprojektowana ta aplikacja. Ona chciała, żeby tam był panel logowania. No i też jest opcja zaloguj, wyloguj, nazwa. I tutaj jest nazwa użytkownika, nawet jest wyrażenie potwierdź. No i całe menu, które składa się z ogłoszeń, ustawienia, wyszukaj, dodaj ogłoszenie i skrzynka pocztowa. Czyli dzieciaki mają wiele fajnych pomysłów.
I teraz, jeżeli dzieciaki już super, też mi się podoba. Byłam zachwycona, to są efekty pracy właśnie podczas pierwszych zajęć, więc po tym chaosie rzeczywiście z tego chaosu narodziły się fajne, fajne pomysły. No i jak dzieciaki rozrysowały swoje prototypy aplikacji, no to przyszedł czas na testowanie. Testowanie, czyli dzieciaki wymieniały się z kartkami swoich prototypów. Jedna drużyna drugiej drużynie opowiadała o tej aplikacji, a później ta drużyna, która słuchała o aplikacji, miała za zadanie przetestować, czyli na przykład wyobrażała sobie, że ona zagubiła rzecz, no i klikała, dotykając w odpowiednie kafelki. I to był też czas, kiedy dzieciaki mówiły, co można byłoby zmienić, co można byłoby zmienić, co można byłoby dodać, gdzie by dane przyciski umieściły, żeby z aplikacji lepiej się korzystało. Więc to był też czas, kiedy dzieciaki słuchały siebie nawzajem, słuchały opinii o swoim produkcie, miały okazję usłyszeć opinie na ten temat, co tam fajnego wymyśliły. I co okazało się, dzieciaki na podstawie tego, co usłyszały, od razu chciały modyfikować swoje prototypy, zmieniać, dodawać. Aplikacja, która była w języku japońskim, od razu jakby użytkownik powiedział, że on nie zna japońskiego. No i co teraz? No to stwierdzili, że druga wersja będzie jednak z możliwością wyboru wersji językowej, więc będzie wersja w języku polskim. No i wtedy zaczęli tłumaczyć poszczególne kafle, bloczki, co oznaczają w języku polskim. Więc to było bardzo fajne działanie. Dobrze się to obserwowało. I to, co mnie bardzo zmotywowało do pracy, że jak miałam kolejne grupy, bądź pracowałam z dzieciakami w różnych miejscach, to starałam się robić takie zajęcia z projektowania aplikacji. Bo zobaczcie, Ania Krawczyk napisała gdzieś w jakiejś prezentacji, że problem rodzi dobre rozwiązanie. Zobaczcie, że na podstawie sytuacji, z opisanego problemu, dzieciaki potrafiły stworzyć coś, co ten problem rozwiąże. I te aplikacje, które powstały, one nie są takie nierealne. Tak? Myślę, że może teraz jeszcze takich nie ma, ale może ktoś wpadnie na to, żeby coś takiego zrobić, a może to będą te dzieciaki, które uczestniczyły w zajęciach. Za kilka lat usłyszę, że taka aplikacja została stworzona. Także dzieciaki bardzo to zmotywowało w ogóle do kolejnych zajęć, do kolejnych spotkań, bo pokazało, że nie ma rzeczy niemożliwych. Tak? Też tak pomyślałam. Jak opowiadałam kiedyś o tej aplikacji Skaner Rzeczy i Zguba, to wszyscy stwierdzili, że to wcale nie jest taki zły pomysł, że to jednak można byłoby w jakiś sposób zorganizować i zdziałać, więc myślę, że może kiedyś taka aplikacja pojawi się w sklepie. I teraz czas na Was. Uwielbiam to zdjęcie, bo pokazuje tak naprawdę emocje, jakie towarzyszą pracy przy projektowaniu aplikacji, takiej mocy sprawczej.
dzieciaki czują, że mogą wszystko, bo nie ma ograniczeń, tak. I teraz chciałabym, żebyśmy stworzyły wspólnie jakąś aplikację. Ja przygotowałam pewną sytuację, no i przejdziemy sobie cały ten proces, bo dla przypomnienia, proces projektowania aplikacji składa się z dostrzeżenia, pierwszy etap to jest dostrzeżenie jakiejś sytuacji, jakiegoś problemu. Kolejnym etapem jest stworzenie persony, czyli tej osoby, która ma dany problem i której chcemy pomóc. To jest nadanie jej cech, takich jak imię, nazwisko, cechy charakteru, jej stosunek do technologii, żeby ona stała nam się taka bliska. To jest naszym celem. Co jeszcze? Kolejnym etapem jest szukanie rozwiązań. Jest to praca na pewno grupowa, więc warto pracować w zespole. My będziemy teraz w takim zespole 10-osobowym, bo tyle osób uczestniczy w webinarze, więc będziemy sobie stwarzać to razem. Czyli szukanie rozwiązania, a później budowanie, rozrysowanie tego prototypu. Zaletą tych zajęć jest to, że nie potrzebujemy wielu materiałów. Potrzebujemy przestrzeń, potrzebujemy kawałek papieru i potrzebujemy kredek. I teraz chciałabym, żebyście poszukały obok siebie tych przedmiotów. Będziemy sobie właśnie tworzyć aplikację na problem, który zaraz na pewną sytuację, która może jest Wam też bliska. Ja takie kartki mam. A to, co jest też ważne, ja Wam teraz, bo to się Wam może przydać, jeśli będziecie w ogóle zainteresowane prowadzeniem tych zajęć, wyślę Wam takie formatki telefonów, gotowe do wydruku. Nie trzeba rysować, można po prostu sobie wydrukować i rozdać dzieciakom. Na koniec też Wam podam linka do mojego dysku, gdzie znajduje się mnóstwo materiałów, ale też te materiały, które wysyłam Wam w formie linków. A tutaj znajduje się formatka persony, z tym, że jest to ta persona bardziej rozbudowana. Jeśli wyślę Wam tego linka do mojego dysku, czekajcie, już Wam tutaj. O, tu czekajcie, zaraz mi się tutaj. Już sobie muszę tu otworzyć nową kartę. Czekajcie moment. Wyślę Wam linka od razu. Link został skopiowany. O, i tutaj wysyłam Wam linka do mojego dysku, gdzie znajdziecie wszystkie materiały, o których mówiłam, ale też ta formatka taka uproszczona, gotowa do wydruku w formacie PDF, więc można od razu wydrukować. Mam nadzieję, że się przyda. Dobra, gotowe na tworzenie aplikacji?
Najlepiej sobie skopiujcie gdzieś te linki, żebyście już miały pod ręką. Jeśli coś, to ja jeszcze na koniec podam Wam, powtórzę po prostu ten link. Dobra, słuchajcie, wymyśliłam sobie na podstawie obserwacji. Uczniowie mówią, że w mieście niewiele się dzieje. Chętnie uczestniczyliby w zajęciach dodatkowych, jednak nie znajdują oferty dla nich, do nich, dla nich. Dlatego też najwięcej, o tu jest błąd, oferty, poprawimy, może na żółto, ale dla nich. Dlatego też najwięcej czasu spędzają przed komputerem. Zastanawia to ich nauczycielkę, która jest pod wrażeniem oferty miejskich instytucji. Mimo to rzadko uczestniczy ze swoimi dziećmi w zajęciach. Powodem jest nakładanie się terminów warsztatów. Jak myślicie, co tutaj jest problemem i kto ma ten problem? Macie jakiś pomysł? Ela pisze. Ja powiedziałam Ela i Ela przestała. To dam Wam chwilkę. Bo zobaczcie, że każdy może spojrzeć na daną sytuację z różnej perspektywy. I to jest też fajne, że dzieciaki spojrzałyby na daną sytuację inaczej, my inaczej, jako nauczyciele, edukatorzy, a jeszcze inaczej mogłaby spojrzeć pracownicy tych instytucji. Przepływ informacji między instytucjami. Tak, to jest na pewno problem, przez co też dane wydarzenia się po prostu nakładają. To też na pewno powoduje, że mniej osób uczestniczy w tych wydarzeniach, bo osoby po prostu dzielą się. Macie jeszcze jakiś pomysł? Przepływ informacji między instytucjami. Dobra, to zajmijmy się tym przepływem między instytucjami, przepływem informacji. Drugim etapem było tworzenie tej persony. Kim byłaby nasza persona? Wspólne ustalanie terminów, dokładnie. Kim byłaby nasza persona? Dla kogo tworzylibyśmy nasze rozwiązanie, naszą aplikację? Skoro problemem jest przepływ informacji między instytucjami, to zapewne naszą personą byliby pracownicy tych instytucji. Chyba, że macie jakiś inny pomysł? Ktoś, kto chce uczestniczyć w większej liczbie zajęć. Tak, ale w jednym czasie nie może być w kilku miejscach. Dla uczniów może. Ale zobaczcie, że jak określiliśmy problem, że przepływ informacji między instytucjami, a ten przepływ informacji to jest problem czyj? Czyj
to jest problem, jeśli jest zły przepływ informacji. Kilka osób pisze, zaraz się myślę, że dowiemy i ustalimy sobie dla kogo. O, coś mi tutaj czat zaszalał. Dla koordynatora i kierownictwa, dokładnie. Dla uczniów pisalibyśmy, jeśli naszym problemem byłoby to, że uczniowie nie wiedzą o zajęciach, tak? Ale jeśli naszym problemem, bo tak sobie ustaliliśmy na początku i to padło jako pierwsze, że to jest przepływ między informacjami, przepływ informacji między instytucjami, no to jest problem kierownictwa, w ogóle pracowników tych instytucji, którzy tworzą ofertę. O, czekajcie, bo mi się tutaj coś. O, i tutaj już problem mamy określony, bo problemem była przepływ informacji między instytucjami. Persona. Persona, czyli musimy określić kto, i myśmy wybrali, Anita, Jola napisały, że problem dotyczy kierownictwa, koordynatora, koordynatorów tych wydarzeń, organizatorów tych wydarzeń. No to teraz sobie wymyślmy, jak ten koordynator bądź kierownik mógłby mieć na imię. Wymyślcie jakieś imię, które nadamy naszemu kierownikowi bądź koordynatorowi. Antoni, świetne imię. Ja będę się starała pisać, ale tutaj może mi to nie wyjść tak ładnie. Anny, ty. Antoni. Antoni, ile mógłby mieć lat? Anita, 40. Szczęśliwy 40-latek. I gdzie mieszka Antoni? W Olsztynku. Super. W Olsztynku nigdy nie byłam, ale słyszałam, że to jest piękne miasto. Tak, ładne. Dobra, to musicie mi uwierzyć, że tu piszę Olsztynek. Jakie Antoni mógłby mieć zainteresowania? Bo wiadomo, że jest pracownikiem instytucji miejskiej, to jakie ma zainteresowania? Ma jakieś zainteresowania? Mhm. Piłka nożna i podróże. Tak, piłka nożna to po mistrzostwach, tak prawie. Napiszę PN jak piłka nożna i narysuję kulę, która może symbolizować globus. Może być? Będzie szybciej niż jakbym tutaj miała napisać piłka nożna i podróże. Czas wolny dzieci młodzieży. Pięknie, dziękuję Ci bardzo, Jolu. To są jego zainteresowania, czas wolny dzieci i młodzieży, no bo w końcu organizuje, super, organizuje jakieś tam działania w mieście dla dzieci i młodzieży i innych mieszkańców. Jakie Antoni ma cechy charakteru? Jaki jest Antoni? O, otwarty, kreatywny, pomysłowy. Mhm.
Pisanie tutaj to jednak. Dobra, kreatywny. Dopowiemy sobie, że jest kreatywny, otwarty i pomysłowy. No bo w sumie dla różne rzeczy, więc musi być słychać mnie i widać, bo coś straciłam tutaj łączność. O tak, nie wiem co się stało. Tak, super. Skończyłam na tym, że musi chyba być też dobrze. Zniknęłam na chwilę, tak. Ej, nie pani, Mariola po prostu. Tak, zniknęłam na chwilę, nie wiem co się stało, ale dobrze, że wróciłam. Także zaczęłam mówić o tym, że też na pewno Antoni musi być dobrze zorganizowany, skoro zarządza imprezami w mieście. Jakie oczekiwania wobec produktu może mieć Antoni? Jakie to rozwiązanie powinno być? Macie jakieś pomysły? Dzieciaki tam najczęściej pisywały, że produkt, ta aplikacja powinna być intuicyjna. Ale jaka jeszcze? Jesteście? Mhm. Zadowolony? Mhm. To w cesze charakteru, czy w oczekiwaniach powinien być zadowolony, gdy z niej korzysta? Jakie mogą być jeszcze oczekiwania wobec produktu? Dostosowane do potrzeb? Mhm. Ja bym jeszcze powiedziała, że produkt, aplikacja powinna być funkcjonalna. Może prosta w obsłudze, prosta i intuicyjna. Prosta w obsłudze, to dokładnie tak jak o tym samym pomyślałam, Dorota. Pomyślałam też o tym, że nasz Antoni powinien nie tracić wiele czasu na korzystanie z tej aplikacji, bo przecież jest pracownikiem instytucji, więc ma na pewno wiele rzeczy, więc powinna być prosta w obsłudze, ale też intuicyjna i mało skomplikowana, jeśli chodzi o formularze. Dobra, no to mamy oczekiwania wobec produktu. No i teraz jeszcze mi powiedzcie stosunek do nowych technologii. Nasz Antoni korzysta z nowych technologii, czy nie korzysta z nowych technologii? I jak, w jaki sposób korzysta? Czy często, czy rzadziej? Halo? Mhm. Ktoś pisze, zaraz się dowiemy, jak ten Antoni nasz korzysta z technologii. I Anita napisała, że korzysta często. I jest, Ajola napisała, że jest otwarty na nowości. Super. Tak, czyli on się ogólnie nie boi. Nie boi technologii. Chętnie poznaje nowe aplikacje. Mhm. To wszystko?
No to mamy naszego Antoniego, ja sobie to trochę podsumuję. Antoniego, 40-latka z Olsztynka, pracownika Instytucji Kultury, który zarządza organizacją imprez w mieście. Jego zainteresowania to podróże i piłka nożna oraz czas wolny dzieci i młodzieży. Cechy charakteru jest otwarty, kreatywny i pomysłowy. I zadowolony. Oczekiwania wobec produktu. Nasze rozwiązanie powinno być proste w obsłudze, intuicyjne i dostosowane do użytkownika. Stosunek do nowych technologii, tak jak Anita z Jolą napisały, nasz Antoni korzysta często z nowych technologii i jest otwarty na nowości, więc się tych nowości nie boi. I tak sobie stworzyłyśmy naszego Antoniego. No i teraz musimy poszukać jakiegoś rozwiązania, co by mu pomogło. Czyli to musiałaby być jakaś aplikacja, która by pozwoliła mu zarządzać tymi wydarzeniami w taki sposób, by one się nie nakładały, tak? Żeby ta matka z dziećmi mogła swobodnie wybierać te zajęcia i wszyscy mieszkańcy wiedzieli, co gdzie się dzieje. Macie jakiś pomysł? To mogłaby być strona miasta, dokładnie, na której mogłyby różne instytucje, właściwie może nie nawet strona miasta, może jakiś kalendarz miejski, gdzie różne instytucje mogłyby, gazeta lokalna mogłaby to być, ale jeśli idziemy w takie rozwiązania związane z nowymi technologiami, na przykład aplikacja bądź strona internetowa, to w gazecie lokalnej możemy nie mieć najświeższych informacji, tak? Bo te wydarzenia też czasem są aktualizowane bądź terminy się zmieniają, więc to mogłaby być tak, jakaś strona internetowa, na przykład jakiś kalendarz wydarzeń, gdzie różne instytucje mogłyby dodawać swoje wydarzenia, przez co widziałyby, co się dzieje w innych miejscach, a wszyscy mieszkańcy mogliby obserwować ten kalendarz i wiedzieć, co się w mieście dzieje. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Informator, dokładnie, coś na zasadzie takiego informatora, ale myślę, że fajnym rozwiązaniem byłoby tutaj forma takiego kalendarza wydarzeń miejskich, gdzie wszyscy wiedzieliby, co się w mieście dzieje. Tak, to mogłaby być i strona internetowa, i aplikacja, czyli takie szerokie dokument opracowany w tak zwanej chmurze. Też, ale zwróć uwagę na to, że ten dokument byłby dostępny tylko dla wybranych, dla wybranej grupy odbiorców, czyli jakiś pan Iksiński, mieszkaniec Olsztynka, niekoniecznie już by mógł mieć dostęp do tego dokumentu, przez co nie wiedziałby, co się dzieje w mieście. Faktycznie. Także chcemy, żeby jak najwięcej z naszego rozwiązania osób skorzystało, no a najbardziej, żeby ułatwiło to pracę panu Antoniemu. Czyli myślę, że możemy skupić się na aplikacji, na stronie internetowej w formie kalendarza takiego informatora wydarzeń lokalnych, gdzie różne instytucje mogłyby dodawać swoje wydarzenia,
przez co, jeśli pan Antoni jest na przykład pracownikiem biblioteki, doda wydarzenie w czwartek o godzinie 18, no to jakaś inna instytucja, widząc, że jest już wydarzenie w czwartek o 18, to może zmienić po prostu termin. Założenie jest takie, że te wydarzenia są wpisywane z taką odległością, z takim wyprzedzeniem, że nie 2 dni przed, bo wtedy już nie ma czasu na tą modyfikację, ale gdy to zostaje po prostu zatwierdzone przez instytucję, że tak, organizujemy takie wydarzenie. No i to jest proces właśnie wymyślania tego, jak takie rozwiązanie ma wyglądać. I teraz jest czas na rysowanie prototypu. Czyli powinnyśmy teraz wziąć kredki, powinnyśmy rozrysować sobie tą aplikację, ten informator, ten kalendarz, tak krok po kroku. Jakie funkcje powinien mieć, albo może jakąś nazwę potraficie już wymyślić? Macie jakiś pomysł na nazwę? Jola wymyśliła jakąś nazwę. Tak naprawdę nazwa nie jest na początku najważniejsza, ale dzieciaki, jak zauważyłam, często wydarzenia, jak najbardziej. Krótko i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Też taka powinna być nazwa. No to projektujemy sobie aplikację, która będzie miała nazwę wydarzenia, na przykład wydarzenie Olsztynek, żeby było wiadomo, że to się dzieje w Olsztynku. No i teraz powinnyśmy usiąść i rozrysować ekran po ekranie, jak ta aplikacja powinna aktualności kulturalne, bardzo fajnie. Zobaczcie, że jak miałybyśmy więcej czasu, jakbyśmy się spotkały na żywo, to byśmy sobie teraz tą aplikację rozrysowały. Wy sobie możecie tą aplikację wydarzeń i aktualności kulturalnych rozrysować na papierze teraz, w tym momencie, bądź gdy już sobie tam odpoczniecie. Ale jakie cechy, jakie elementy powinna mieć ta aplikacja? Ja bym była za tym, żeby ta aplikacja dla pana Antoniego miała możliwość logowania, tak, żeby każda instytucja mogła się zalogować, żeby był panel takich użytkowników tych instytucji miejskich, żeby była możliwość dołączenia do wydarzenia, czyli jeżeli jestem mieszkańcem, że mogę sobie dołączyć do tego wydarzenia, przez co mogę też widzieć, ile osób bierze udział w tym wydarzeniu, ile osób jest zainteresowanych tym wydarzeniem. Chciałabym, żeby była tam informacja o tym, gdzie to wydarzenie ma miejsce, ile czasu powinnam zaplanować, jakiś krótki opis. Też chciałabym, żeby była informacja o tym, czy to jest wydarzenie płatne, czy bezpłatne. Co bym jeszcze chciała? Co wy byście chciały, żeby ta aplikacja miała? Jakie funkcje? Macie jakieś pomysły? Ela pisała. Wiek uczestników, dokładnie. Czy są to wydarzenia, jest to wydarzenie dla dzieci, dla młodzieży, czy może dla dorosłych, a może jest to wydarzenie otwarte dla wszystkich. O, też może być informacja o tym, czy jest to wydarzenie otwarte, czy wymagane są zapisy. Takich informacji może być całe mnóstwo. Myślę, że takie aplikacje już dla
Jola pisze. Myślę, że takie aplikacje w jakichś tam miastach funkcjonują. Więc nawet w Oświęcimiu funkcjonuje coś takiego jak kalendarz wydarzeń miejskich. Więc mówię to też na przykładzie z własnego podwórka. I tutaj ten proces rysowania prototypu to jest właśnie ta cała zabawa i dzieciaki najwięcej czasu właśnie poświęcają na tym, na właśnie rozrysowanie tego, jak ma wyglądać. Tutaj warto przygotować kredki, pisaki, jakieś kolorowe karteczki, co tylko dzieciakom może pomóc. To niekoniecznie muszą być już, tak jak Wam wspomniałam, wydrukowane formatki telefonów, ale to możecie pozwolić na to, by dzieciaki same narysowały jakąś tam formatkę, jakiś tam ekran. Dzięki temu mogą sobie ustalić wielkość tego ekranu. Taka praca twórcza, własna, myślę, że dzieciaki też ucieszy. I teraz chciałabym Wam podać swojego maila mariola.drost@mistrzowiekodowania.pl. Jeżeli miałybyście jakieś pytania, to śmiało. Jeżeli rozrysowujecie aplikację dla pana Antoniego, 40-latka z Olsztyna, to chętnie ją zobaczę. Więc możecie wysłać mi na pocztę zdjęcia tej aplikacji. Jeśli miałybyście jakiś problem bądź informacje o tym, że szukacie materiałów, a gdzieś Wam się zapodziały, to też jak najbardziej możecie napisać. Ponawiam Wam link. Link do zbioru materiałów na moim dysku. Możecie z niego korzystać, poczytać. Tam jest też zbiór linków, ale to, co mi się najbardziej podoba, to nie tylko ja robię takie zajęcia, ale też Michał Wróbel, który też jest trenerem mistrzów kodowania. On w fajny sposób opisał to na blogu. Blogu Mistrzów Kodowania Oswajamy Programowanie. Do kiedy dysk jest dostępny? On jest dostępny stale. Ja to miejsce mam po to, żeby je udostępniać. To jest właśnie folder związany tylko z projektowaniem, więc śmiało korzystajcie. Tutaj Wam podesłałam też link do artykułu właśnie Michała, o którym Wam wspomniałam. Michał bardzo fajnie też opisał cały ten proces. On robił to na języku angielskim, chyba z czwartą bądź z piątą klasą, ale też w fajny sposób opisał cały proces. Więc warto korzystać. Ja nawet podczas pierwszych zajęć on opisał różne sytuacje po angielsku. Ja też się nim zainspirowałam, bo to są takie sytuacje bliskie dzieciakom, więc korzystajcie. Na dysku jest też więcej artykułów w ogóle o samym procesie, o projektowaniu, trochę artykułów, możecie sobie wybrać, co tam chcecie. Są też linki do tych scenariuszy, więc zachęcam. Teraz najważniejszy tak naprawdę element to na koniec, jak Wasze wrażenia? Jak wrażenia, czy myślicie, że z dzieciakami waszymi udałoby się coś takiego przeprowadzić? Czy jesteście tym zainteresowane? Czy wszystko jest w miarę jasne? Czy Myślę, że tak.
Jola napisała super, myślę, że tak. Klaudia, wszystko jest jasne, bardzo fajnie, że dostały się linki, materiały. Ela, na pewno zrobię z klasą. Trzymam kciuki. Wszystko jasne, dziękujemy. To ja dziękuję, ale my się jeszcze nie żegnamy. No, tu jeszcze Anita, wiem. Oczywiście, że zrobię to z grupą moich dzieci. Bardzo ważne jest, że jeżeli stworzycie sobie te prototypy razem z dzieciakami, żeby dzieciaki też podzieliły się refleksją. Nie tylko jako refleksją, jako projektanta tej aplikacji, ale też jeżeli będą testować aplikacje innych, jakąś swoją refleksją na temat tej aplikacji stworzonej przez inną grupę. To jest bardzo fajna aktywność, ciekawe działanie. Warto zrobić. Dzieciaki czują po tych zajęciach, że mogą wszystko, bo tak ja się czułam po zajęciach, w których ja uczestniczyłam u Ani Krawczyk z projektowania. A wy tak naprawdę robicie zajęcia z projektowania cały czas, bo jeśli dzieciaki, wszelkie zajęcia kreatywne, dzieciaki muszą wymyślić jakieś pomysły, wpaść na jakieś rozwiązania, więc im więcej takich zadań, ćwiczeń, tym lepiej, bo to na pewno zaprocentuje. Dorota napisała, że moje dzieci na pewno będą chętne, są bardzo twórcze, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli się podzielicie ze mną tym, co udało się zrobić waszym dzieciakom i wam podczas tych zajęć projektowania aplikacji, jakichś takich nowych rozwiązań. Na koniec tej części chciałabym, żebyście zobaczyły. Czekajcie chwilkę. Zobaczyły krótki filmik. Ja nie wiem, czy uda mi się go znaleźć. O, jest, tylko nie wiem, czy będzie w języku polskim. O, będzie. Zaraz, o. Czy widzicie filmik? Jola pisze, że nie wiem, czy będziemy mieć na roku szkolnym. I've always had a fascination for computers and technology. And I made a few apps for the iPhone, iPod Touch and iPad. I'd like to share a couple of you today. I've always had a fascination for computers and technology, and I made a few apps for the iPhone, iPod Touch, and iPad. I'd like to share a couple with you today. My first app was a unique fortune teller called Earth Fortune that would display different colors of Earth depending on what your fortune was. My favorite and most successful app is Bustin' Jeeber, which is a Justin Bieber whack-a-mole. I created it because a lot of people at school disliked Justin Bieber a little bit, so I decided to make the app. So I went to work programming it, and I released it just before the holidays in 2010. A lot of people ask me, how did I make these? A lot of times it's because the person who asked the question wants to make an app also. A lot of kids these days like to play games, but now they want to make them. And it's difficult, because not many kids know where to go to find out how to make a program. I mean, for soccer, you could go to a soccer team. For violin, you could get lessons for a violin. But what if you want to make an app? And the kids' parents might have done some of these things when they were young, but not many parents have written apps.
Where do you go to find out how to make an app? Well, this is how I approached it. This is what I did. First of all, I've been programming in multiple other programming languages to get the basics down, such as Python, C, Java, etc. And then Apple released the iPhone, and with it, the iPhone Software Development Kit. And the Software Development Kit is a suite of tools for creating and programming an iPhone app. This opened up a whole new world of possibilities for me. And after playing with the Software Development Kit a little bit, I made a couple apps. I made some test apps. One of them happened to be Earth Fortune. And I was ready to put Earth Fortune on the App Store. And so I persuaded my parents to pay the $99 fee to be able to put my apps on the App Store. They agreed, and now I have apps on the App Store. I've gotten a lot of interest and encouragement from my family, friends, teachers, and even people at the Apple Store. And that's been a huge help to me. I've got a lot of inspiration from Steve Jobs. I started an app club at school. And a teacher at my school is kindly sponsoring my app club. Any student at my school can come and learn how to design an app. This is so I can share my experiences with others. There's these programs called the iPad Pilot Program, and some districts have them. I'm fortunate enough to be part of one. A big challenge is how should the iPads be used, and what apps should we put on the iPads? So we're getting feedback from teachers at the school to see what kind of apps they'd like. When we design the app and we sell it, it will be free to local districts and other districts that we sell to. All the money from that will go into the local ed foundations. These days, students usually know a little bit more than teachers with the technology. So, sorry. So this is a resource to teachers, and educators should recognize this resource and make good use of it. I'd like to finish up by saying what I'd like to do in the future. First of all, I'd like to create more apps, more games. I'm working with a third-party company to make an app. I'd like to get into Android programming and development. And I'd like to continue my app club and find other ways for students to share knowledge with others. Thank you. Ten filmik znalazłam podczas przygotowywania się do tego wystąpienia, do tego webinaru. I ten Tomasz zaimponował mi po prostu tym, że w wieku 12 lat on ma takie sprecyzowane plany, wie co chce, jest niesamowicie dojrzały, ale zobaczcie, że 12 lat, a on tyle zrobił. Założył swój klub aplikacji, więc takie dzieci istnieją, chętne do tworzenia i dzielenia się swoją wiedzą. I też zobaczcie, że takie projektowanie aplikacji, tak jak my sobie teraz zrobiliśmy, nie wymaga dużego nakładu. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy programistycznej, wystarczy kartka papieru, kredki i zobaczcie, ile fajnych, ciekawych rzeczy może się pojawić. Nowe rozwiązania, dzieciaki pobudzają swoją kreatywność, uczą się pracy zespołowej, generują mnóstwo pomysłów, czasem bardzo innowacyjnych. Ale nie ma dla nich nic niemożliwego i trzeba, uważam, robić jak najwięcej takich aktywności, które dzieciakom pozwolą uwierzyć, że mogą wszystko. A ograniczenie jest w głowie, więc bardzo Was zachęcam do tego typu pracy z dzieciakami.
przy projektowaniu aplikacji, ale w ogóle innych rozwiązań. I teraz zobaczcie, wybiła godzina 20. Dla tych osób, które nie widziały napisów, nie wiem dlaczego, wysłałam tutaj na czacie link do tego filmiku na YouTubie, więc możecie sobie go zobaczyć w wolnym czasie. No i teraz czas na przerwę. I po tej przerwie, jeśli będziecie, możecie sobie też przemyśleć, może macie jakieś pytania, jakieś wątpliwości, może czegoś potrzebujecie, jakiegoś linku, inspiracji, więc śmiało możecie pisać. To będzie czas na jakieś takie rozmowy, pytania. Będę tutaj do godziny 21, więc to sporo czasu. Więc jeżeli będziecie miały jakiekolwiek chęci na pytania, rozmowę, to zachęcam, możecie pisać na czacie. Jeśli coś, pytania narodzą się na przykład jutro, za tydzień, bądź we wrześniu, w październiku, tak jak Wam powiedziałam, możecie śmiało pisać tam mój adres mailowy, który jest tutaj. I teraz co? Idziemy na przerwę, żeby się troszkę rozprostować. Ale zanim przerwa, chciałam Wam podziękować za te 3 godziny pracy. Mam nadzieję, że ostatnia część, ten blok, w którym już sobie pracowałyśmy, tworzyłyśmy, była dla Was pomocna. Anita pisze, pisała. Bardzo dobrze mi się z Wami pracowało. Muszę Wam też powiedzieć, że to był mój pierwszy webinar. Również dziękujemy. To był mój pierwszy webinar. Nigdy tego nie robiłam, więc to takie pierwsze koty za płoty. Mam nadzieję, że było całkiem ok. Również dziękujemy. To ja Wam naprawdę bardzo, bardzo dziękuję, bo ten webinar nie odbyłby się, gdybyście się nie zaangażowały. Wyszło super. Dziękuję Ci bardzo. Tak jak mówię, idziemy na przerwę. Jeżeli będziecie miały jakiekolwiek pytania, no też i moje też spotkanie było wspaniałe. Bardzo się cieszę, Julu. Jak będziecie miały jakieś pytania, czy będziecie chciały po prostu pogadać, popisać na czacie, to śmiało, tak jak Wam wcześniej wspomniałam, jestem tutaj do 21. Jak coś, to teraz idziemy na przerwę 15-minutową, czyli jest 28. No to spotykamy się tak 20-25 może. Co o tym myślicie? Okej. Dobra, to ja tu na czacie piszę, że jak coś, to zaczynamy rundę pytań, refleksji o 20:25. Ostatnia tura. 20:25. No, do zobaczenia.